Dzień dobry. Przede wszystkim chciałam serdecznie Państwu, Wam podziękować za wszystkie życzenia zdrowia. Pomogło, czuję się już znacznie lepiej, także jeszcze raz dziękuję. No i co się odwlecze, to nie ucieczę, więc po raz kolejny mamy sytuację taką, która już była obiecana, zapowiedziana i dzisiejszym naszym gościem będzie pani minister Olga Semeniuk. No i zobaczymy. Pytań jest bardzo dużo. Są to pytania na ogół trudne. Mówię o waszych pytaniach. Czy pani minister odsłoni się trochę bardziej niż w innych programach? Zobaczymy. Ja w każdym razie ze swojej strony będę się starała, żeby poczuła się tak, aby też pokazała się trochę bardziej od ludzkiej strony. Czy to się uda? Ja nie gwarantuję. Jak zawsze czekam na Wasze komentarze. Dziękuję i zapraszam do obejrzenia. Dzień dobry Pani Minister. Dzień dobry Pani Moniko. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. To ja dziękuję za zaproszenie. Myślę sobie, że jest Pani chyba pierwszym ministrem, który jest wiceministrem, który jest w naszym programie. A chyba też pani jest jednym z najmłodszych, prawda? Nie najmłodszym, ale faktycznie jestem w tej grupie liderów, jeżeli chodzi o wiek, ale nie najmłodszym, co już niestety nie napawa entuzjazmem. No ale wie pani, co tak sobie myślę, że dla pana ministra Czarnka to pani nie jest uosobieniem cnót niewieścich. Kariera bardziej niż poświęcenie domowi. Pani Moniko, to można połączyć. To są dwie kategorie, które można połączyć. Zresztą mam bardzo dobre relacje z panem ministrem Przemysławem Czarnkiem i często również w takich dyskusjach, w kuluarach rządowych rozmawiamy właśnie o roli rodziny, roli kobiety. Cieszę się w ogóle, że dzisiaj rozmawiam z panią jako kobietą, jako redaktorem, która po prostu pokazuje różnego rodzaju odsłania, różnego rodzaju słabości często ludzi, którzy są u pani w programach, ale również ich zalety. Pokazuje pani zupełnie inne oblicze osób, które panią odwiedzają. Ja sobie cenię długie i merytoryczne dyskusje i mam nadzieję również, że ten dzisiejszy program i nasza rozmowa będzie temu służyć. Natomiast moje relacje, wracając do tego tematu, z panem ministrem Czarnkiem są bardzo dobre. Ja jestem kobietą, która zna swoje miejsce zarówno w zawodzie, jak i w życiu prywatnym. Tak myślałam sobie też o pani właśnie w kontekście tego, o czym mówimy, takie młoda osoba, która właśnie już ma jakieś, no, ustawioną w jakiś sposób karierę. I oczywiście pojawiają się takie głosy widzów, czy też w mediach, że to może trochę za wcześnie, może nawet nie trochę za wcześnie, że pewien brak doświadczenia, też takie zarzucenie właśnie, że jest pani jakby, podąża pani tą drogą, którą panią pociąga pan minister Dworczyk, czyli takie trochę zarzucenia braku jakiejś samodzielności. Jak pani się z tym czuje? Pani Moniko, polityka nigdy nie jest ustawioną z góry karierą. Polityka to dla mnie w moim odczuciu służba i tak ją traktuję od wielu lat. Ja zaczynałam nie od wzrostu na poszczególnych funkcjach. Jedno z pytań, z którym się zapoznałam pod profilem i wpisem, że będę pani gościem, dotyczyło tego, czy moja rodzina zasiadała kiedykolwiek w jakichś spółkach Skarbu Państwa. Jest takie pytanie. Odpowiedź moja oczywiście brzmi, że nie. Ja od ponad 11 lat jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Byłam członkiem Młodzieżówki Prawa i Sprawiedliwości. Zaczynałam od najniższego szczebla. Dowodem tego jest również moja rola w samorządzie, ponieważ nie byłam osobą, która od razu przyszła i powiedziała, chciałabym startować do Sejmu. Byłam tą osobą, która chciała w trakcie studiów poznać, na czym polega praca w samorządzie. I ten samorząd od najniższego szczebla, czyli Rady Dzielnicy Wola, poznałam
poznawałam od 2014 roku, zasiadając w trudnych komisjach, bo te komisje to była chociażby komisja mieszkaniowa, zajmująca się przyznawaniem mieszkań socjalnych, komunalnych, to była komisja bezpieczeństwa i porządku publicznego, w której byłam przewodniczącą, więc też miałam wpływ na to realnie, co się działo w dzielnicy. Miałam również wpływ na to, aby budować już wtedy, w tamtych latach, swoje relacje i kontakty z samorządem warszawskim, bo dzisiaj to, co jest naszym wspólnym mianownikiem, pani Moniko, to tak. Fakt, że jesteśmy obie radnymi w mieście stołecznym Warszawie i tutaj też pełnimy swoją rolę i funkcję, więc czy to za szybko? Nie mi też oceniać. Natomiast droga, którą przeszłam, również praca poza rządem, jaką piastowałam, to była droga przede wszystkim w trzecim sektorze. Zajmowałam się wieloma projektami krajowymi, unijnymi, ale również amerykańskimi. Na przykład jednym z takich moich dużych doświadczeń współpraca w OBWE właśnie z tymi krajami postsowieckimi, w których wprowadzaliśmy i implementowaliśmy to, co dzisiaj wydaje się bardzo aktualnym czasem, czyli te nasze relacje polskie z tymi krajami postsowieckimi również wchodzą bardzo głęboko na ten taki pierwszy czynnik, o którym powinniśmy rozmawiać w polityce międzynarodowej. Więc to doświadczenie zdobywałam i łapałam tak naprawdę na różnych szczeblach, zarówno tym samorządowym, jak i tym w sektorze obywatelskim, społecznym. Dzięki temu nauczyłam się prowadzić projekty bardzo samodzielnie, przygotowywać się do prowadzenia tych projektów, zarówno od strony merytorycznej, jak i finansowej. Byłam tak naprawdę panem własnego losu, czyli pracując w trzecim sektorze, bo to też jest bardzo często pojawiające się pytanie dotyczące tego, no jak pani może być rzecznikiem małych i średnich firm, skoro pani nigdy nie prowadziła swojej... No właśnie, jeżeli pani minister pozwoli, kiedy pani mówiła o tych różnych swoich doświadczeniach, to były doświadczenia pokazujące dość duży wachlarz, ale w związku z tym czasami jest tak, że jeżeli robimy to, a potem właśnie jesteśmy rzuceni na, że tak powiem, kierunek, którym teraz pani się zajmuje, czyli przedsiębiorcy, no ale to jest jednak coś nowego i pytania, i też takie, które się pojawiły, no i jestem zobowiązana przez widzów i osoby, czyli chociażby też mecenas Wilk, który mówi, no jak kobieta, która nawet żadnego warzywniaka nie prowadziła, może odpowiadać za kontakty z przedsiębiorcami. No i to jest rzeczywiście coś nowego, bo biznesem pani się bezpośrednio, rozumiem, nie zajmowała do tej pory. Z jednej strony pani Moniko tak, ale z drugiej strony odpowiem trochę pytaniem na pytanie. Czy sędzia do spraw orzekania w sprawach gospodarczych musi być przedsiębiorcą, czy nie? Nie musi być tym przedsiębiorcą. Czy rozporządzenie, które zostało przyjęte, wprowadzone do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, mówiące o powołaniu mnie jako pełnomocnika do spraw MŚP, zakłada w sobie obligatoryjność bycia przedsiębiorcą? No nie. Natomiast duże relacje, duży wkład, o którym chciałabym również w dzisiejszym programie opowiedzieć, ponieważ to nie jest tak, że dostałam tę propozycję zostania tym pełnomocnikiem za coś. To było uwieńczenie mojej pracy przez te ostatnie półtora roku, prowadzenia programu, o którym również na Radę Ministrów, o którym chciałabym wspomnieć, czyli strategia dla sektora małych i średnich firm, o czym niewiele osób pewnie wie, bo właśnie duże rzeczy robi się zazwyczaj w kuluarach. Tak, ale powiedziała pani, że to jest taka, nikomu pani nie zawdzięcza i że to jest taka naturalna rzecz, która się stała. Natomiast jeżeli na to patrzymy z zewnątrz, no to jest cała historia, no jakby pani konfliktu z premierem Gowinem, z panią minister Kornacką i to, że zostają pani odebrane większość pani kompetencji na pani poprzednim stanowisku, po czym pani Kornacka jest wyrzucona, pan Gowin wiadomo, jak się kończy sytuacja i pani zostaje zupełnie znowu wysłana na inną, że tak powiem, placówkę działania. Pani Moniko, to, o czym pani teraz mówi, z punktu widzenia odbiorcy zewnętrznego ma charakter czysto polityczny. A ja chciałabym opowiedzieć tak naprawdę o właśnie tych kuluarach, które są najciekawsze i dotyczą merytoryki. Ja w momencie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość przystąpiło do podpisania umów koalicyjnych, zarówno z Solidarną Polską, jak i z Porozumieniem, będąc już kilka lat bardzo zaangażowana intensywnie w polityce, zdawałam sobie sprawę z tego, że najlepiej demokracja sprawdza się w momencie ścierania się różnych poglądów. Wiedziałam również, że naszych dwóch koalicjantów będzie z tego modelu właśnie ścierania się tych poglądów korzystało.
Nie miałam wtedy na tamten moment absolutnego zarzutu co do tego, że tak powinniśmy funkcjonować. Im więcej osób na pokładzie prawicy, tym lepiej dla nas samych. Niestety moment, w którym przyszedł Jarosław Gowin do resortu, w którym ja z kolei widziałam również, jak funkcjonowała była wicepremier Jadwiga Emilewicz, jak ten resort funkcjonował, a to pragnę przypomnieć, że wtedy jeszcze bez działu praca, to było około 1000 osób zatrudnionych w tym resorcie, najpotężniejszy resort gospodarczy, który zajmuje się zarówno tematami związanymi z obrotem towarów wrażliwych, jak i Departament Analiz Gospodarczych przygotowujący różnego rodzaju analizy. Pani była analizy. Niezadowolona, nie podobało się pani tak jak nie tam podobało się przede ale wszystkim. Nie krzyczała pani głośno. Nie podobało mi się od początku, widząc jaką narrację przyjmuje Jarosław Gowin, że ta narracja jest polityczna, że ona jest niemerytoryczna, że przed nami wprowadzenie Polskiego Ładu, wyjaśnienie przedsiębiorcom tego, na czym ma polegać Polski Ład, również rozmowy i konsultacje społeczne, zobaczyłam, że Jarosław Gowin zaczyna zatracać się w tym segmencie rozbudowy swojej formacji. Czyli jako 1/3 Zjednoczonej Prawicy poświęcił ten resort do tego, aby rozbudowywać się politycznie. Na to mojej zgody nie było. Ja byłam od tego, aby przestrzegać zasady przygotowywania, wprowadzania różnego rodzaju merytorycznych rozwiązań dla przedsiębiorców. To, o czym pani wspomniała w kontekście zabierania mi poszczególnych departamentów, było bardzo niemiłym wydarzeniem i też odbieram to jako brak klasy ze strony Jarosława Gowina, ponieważ początkowo oczywiście za czasów pani premier Jadwigi Emilewicz zarządzałam wieloma szerokimi departamentami, jeżeli chodzi o ich charakter funkcjonowania. To był chociażby Departament Rozwoju Inwestycji związany ze specjalną strefą inwestycji, czyli wszystkimi województwami, które wchodzą w kryteria jakościowe i ilościowe, dostosowują przedsiębiorców do funkcjonowania w tych strefach. Zarządzałam również Departamentem Jednostek Nadzorowanych i Podległych. I niestety pierwszy moment, w którym Jarosław Gowin zaczął mnie ograniczać, miał charakter z jego strony absolutnie polityczny, bo nigdy zarzutów merytorycznych co do mojej pracy nie było. Ten charakter polityczny przedstawił w SMS-ie. Czy wyobraża sobie pani sytuację, w której pani przełożony, nie spotykając się z panią bezpośrednio, informuje panią w długim SMS-ie o tym, że z 5 departamentów 2 zostaną pani zabrane bez podania konkretnego powodu? Powód jeden był podany tylko, że będą nowi ministrowie. To była pierwsza sytuacja, która miała miejsce w tym resorcie. Ja ją przyjęłam z godnością, starając się realizować swoje programy. Ale to już było po sytuacji z panią Kornacką? Nie, to było wszystko przed. Ja chciałam właśnie opowiedzieć całą historię przed tym ostatnim odcinkiem. Bo my znamy to jakby odwrotną kolejność. Przed tym właśnie ostatnim odcinkiem chciałabym kuluary tego wszystkiego powiedzieć. Więc to był pierwszy etap. Ja z godnością to przyjęłam. Weszłam dzięki włączeniu mnie do Rady Dialogu Społecznego, w którym również uczyłam się i słuchałam tego, jak przedsiębiorcy reagują na różne zmiany, które są wprowadzane w prawie i dotyczące właśnie ich przedsiębiorstw. W ramach Rady Dialogu Społecznego zarządzałam Departamentem Dialogu i Partnerstwa Społecznego. Pragnę również powiedzieć, że przez te 1,5 roku w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, dzisiaj Rozwoju i Technologii, zajmowałam się kluczowym zadaniem, rozmową z przedsiębiorcami o tym, jak ma wyglądać pakiet antykryzysowy, co powinniśmy dla nich wprowadzić, żeby mogli funkcjonować. I po tym etapie, kiedy z tych 5 departamentów zostały mi odjęte 2, stwierdziłam, że praca merytoryczna może mieć swój ciąg dalszy. Mogę również tworzyć programy obok tych departamentów i wykazywać się inicjatywą i zaangażowaniem w losy sektora małych i średnich firm. Stąd postanowiłam program, który Jarosław Gowin próbował zlikwidować i zamknąć, program rzemiosła, rzemieślniczych firm, których dzisiaj mamy ponad 300 tysięcy, to są zazwyczaj mikro i małe przedsiębiorstwa, postanowiłam wszystkie 16 województw w ramach izb rzemieślniczych odwiedzić, sprawdzić, jak wyglądają ich problemy, czy mają wspólny mianownik, czy są zróżnicowane. Udało mi się na podstawie tych wyjazdów terenowych przygotować strategię dla sektora małych i średnich firm. Udało mi się również aklamacyjnie przeprowadzić ją przez Radę Ministrów. Został ten program przyjęty ze strategią na najbliższe 10 lat, kilkanaście tygodni temu. Późniejszy etap, pani Moniko, już tych relacji z Jarosławem Gowinem chyba polegał na tym, że Jarosław Gowin próbował ograniczyć moje występy medialne. Wiedział, że nie zgadzamy się w tak naprawdę fundamentalnych sprawach gospodarczych. Po pierwsze, Jarosław Gowin, zwolennik i sympatyk dużych zagranicznych firm. Olga Semeniuk, zwolenniczka małych, średnich firm, dbająca o to, aby kapitał polski mógł się w kraju mocno rozwijać, ale również dbająca o to, aby ta linia eksportowa poza granicami kraju w łańcuchach europejskich dostaw była cały czas wzmacniana.
I tutaj mieliśmy duże problemy w komunikacji oczywiście, których Jarosław Gowin nie próbował nadrabiać, czyli nie kontaktował się. Kierownictwa Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii przy tak dużych działach, jakimi dysponował ten resort, były zazwyczaj niedotykające korzenia problemów przedsiębiorców. One były bardziej omawiające to, co byśmy mogli zrobić, co Jarosław Gowin mógłby zrobić w tej strategii politycznej. Proszę również pamiętać, że byłam jedynym przedstawicielem Prawa i Sprawiedliwości w tym resorcie, czyli miałam od razu cięższą ścieżkę do tego, aby jakkolwiek móc się kontaktować z poszczególnymi wiceministrami, członkami partii Porozumienie. Najbardziej to, co mnie już w późniejszym etapie, czyli odcinanie mnie od komunikacji, to jest kolejna rzecz, przez to, że Jarosław Gowin nie chciał mnie dopuszczać do tych mediów, próbował mnie ograniczyć, poprosił również nieformalnie o to, abym została wyłączona z opieki medialnej. Czy pani sobie wyobraża, aby wiceminister w danym resorcie nie był objęty taką opieką z Departamentu Komunikacji w kontekście właśnie sprawdzania, weryfikowania tego, jakie zaproszenia z mediów wpływają, gdzie dany minister kieruje się. Podjęłam również tę walkę z tym, aby być samowystarczalna. Podjęłam to również we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Starałam się być bardzo samodzielna, czyli dodatkowo nałożyłam na siebie, oprócz takiej codziennej bieżączki i pracy ministerialnej, nałożyłam na siebie również obowiązek i taką dyscyplinę, aby w tych mediach być i starać się mówić o rzeczach merytorycznych. Czekając również na efekt pracy Jarosława Gowina i obietnic, które złożył przedsiębiorcom. Obiecał pakt społeczny na Radzie Dialogu Społecznego. Obiecał tarczę prawną. Obiecał przeprocedowanie najważniejszych ustaw związanych z budownictwem w ramach Polskiego Ładu. Miał zająć się również polityką niskoemisyjności. Przygotował koncepcję Białej Księgi Polityki Przemysłowej. Tak naprawdę zablokował strategię produktywności, bardzo ważną na lata 2020-2030. Więc czekałam na realizację tych poszczególnych założeń, które Jarosław Gowin na początku przedstawił. Jego plan brzmiał plan dla pracy i dla rozwoju. Reforma rynku pracy i prawa pracy, bardzo ważny segment związany z Krajowym Planem Odbudowy, z Polskim Ładem. Niestety to się nie zadziało. Jarosław Gowin w ostatnich krytycznych już tygodniach w tych relacjach między Prawem a Sprawiedliwością a samym Porozumieniem nie wykazał się rozsądkiem, nie wykazał się próbą rozmowy już nie o polityce, a o konkretnych programach społecznych. Wydaje się, że to, co obserwowałam w tych ostatnich tygodniach, takiego tak naprawdę zabijania samego siebie, bo myślę, że dzisiaj Jarosław Gowin sam dla siebie jest najpotężniejszym wrogiem, było bardzo smutnym widokiem. No i ostatni ten etap, w którym faktycznie zostałam ograniczona z tych trzech departamentów, bez braku komunikacji również i współpracy z Departamentem Komunikacji i zabranie mi tych kolejnych dwóch departamentów, po prostu stało się drogą oficjalną, czyli dokumentem, który wpłynął do systemu. Znowu, nie było dialogu, nie było rozmowy, a przecież o tym mówił Jarosław Gowin. O tym rozmawiał z przedsiębiorcami, że to jest najważniejsze. To ja robię przez ostatnie półtora roku właśnie w kontekście przygotowywania tych rozwiązań, czyli rozmowa, bo z rozmowy i ze słuchania można najwięcej wynieść. Czasami zadanie pytania ma o wiele większą wartość niż odpowiedź na to pytanie. I stąd zachowania, których ja do końca nie rozumiałam, choć byłam gotowa na to, aby funkcjonować również. I jak pani doskonale wie, był ten moment, kiedy zarządzałam jednym departamentem, ale nie poddawałam się. To znaczy chodziłam po mediach i również rozmawiałam o tym, o czym mam, na temat czego mam wiedzę i o czym mogę rozmawiać, bo jestem wśród tych ludzi, jestem wśród tych departamentów, znam doskonale resort, wiem, jakie problemy, jakie bariery stoją przed poszczególnymi departamentami i również jakie wyzwania przed nami stoją. Ta historia skończyła się ze strony naszych widzów w mediach. Skończyła się tym, że Jarosław Gowin mnie ograniczał. Nie były podane żadne powody merytoryczne i chyba to jest moja największa wygrana. Nie został podany żaden powód merytoryczny. Powód był po prostu czysto polityczny. I mojej zgody na to, aby Jarosław Gowin zarządzał tym resortem w sposób polityczny, od początku nie było. Jedni twierdzili, że byłam po prostu politycznym kamikadze, który wychodzi, atakuje Jarosława Gowina. Po co ty to robisz? Z drugiej strony dzisiaj relacje są oczywiście takie, wow, przetrwałaś. Tu nie chodziło o przetrwanie. Ja byłam gotowa, ja nie jestem przywiązana do funkcji
wiceministra. Traktuje politykę, dojrzała demokracja polityczna polega również na tym, że dany polityk jest świadomy tego, że w każdym momencie jego służba może się zakończyć. Więc ja jestem cały czas, nawet jeżeli dokonuję dobrych rzeczy, dobrych zmian, dobrych programów, jestem w dyspozycji pana premiera Mateusza Morawieckiego i wiem, że ten czas się może skończyć. Ale wydaje się, że chyba w tym resorcie to, co mnie kierowało w tę stronę, można to tak nazwać, walki merytorycznej, próby walki merytorycznej z Jarosławem Gowinem, z jego strony politycznej, to było przekonanie co do tego, że ludzie, których poznałam w tym resorcie, programy, które oni tworzą, projekty ustaw są na tyle ważne, że muszą o nie walczyć. I dzisiaj jesteśmy w zupełnie innej rzeczywistości politycznej. Jesteśmy w innej rzeczywiście, innej sytuacji. No a będziemy za chwilę w jeszcze innej. No i tutaj myślę, że musimy porozmawiać o tych trudnym temacie Polskiego Ładu, który właściwie poza Prawem i Sprawiedliwością no, żadne z ugrupowań nie popiera, co akurat no, jest w jakiś sposób też, no, jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że opozycja najczęściej przybiera charakter totalny, ale różne analizy, które są i goście, którzy u mnie byli, no, pokazują pewne no, rzeczy, które nie nastrajają przedsiębiorców, czyli te osoby, z którymi pani no, powinna walczyć, żeby jak najlepiej na tym Polskim Ładzie wyszli. I tutaj niektóre z pani odpowiedzi sobie zanotowałam. To jest jedna z odpowiedzi jeszcze w pani Annie Kornackiej. Pani mówi tak, na spokojnie, tłumaczymy, aż zrozumieją. Reforma podatkowa, Polski Ład dla 90% płacących podatki będzie korzystna bądź neutralna. To ponad 23 miliony osób. Gdzieś widziałam w innych opracowaniach, że pojawiła się liczba 18, nie 23. Rocznie to jest około 14 miliardów złotych więcej w portfelach Polaków. Niech 9 milionów osób przestanie płacić PIT. No ale te 14 miliardów, które będzie więcej w portfelach Polaków, to skąd te pieniądze, z czyich portfeli będą wobec tego wzięte? Pani Moniko, i teraz chyba chciałabym zacząć od tego, że po pierwsze z Polskim Ładem dzisiaj szerokie środowiska nie zgadzają się, to prawda. Ale jeżeli chodzi o frakcje i parlament polski, to część lewicy oficjalnie, nieoficjalnie popiera ten program. Część totalnej opozycji sugeruje, że jest to w ogóle lewicowy program. Naszym błędem jako Prawa i Sprawiedliwości, to mówię z dużą też odpowiedzialnością za te słowa, wydaje się niepodzielenie tego programu Polski Ład na poszczególne komponenty i rozmowa z przedsiębiorcami, tylko przedstawienie pełnego pakietu. Ten pełny pakiet był na początku, w pierwotnej wersji, bardzo niezrozumiały dla naszych odbiorców, dla grup społecznych, z którymi rozmawialiśmy. I dzisiaj patrząc na to, jaka to jest reforma, czego dotyczy, mogłybyśmy rozmawiać tutaj, myślę, że dzień i noc spokojnie o poszczególnych modułach tego. Ale rozmawiamy o tym, co jest w zasadzie z mojego punktu widzenia najważniejsze, czyli sprawiedliwość podatkowa. Wielu przedsiębiorców zgłaszało różnego rodzaju uwagi. Do 30 sierpnia zresztą były konsultacje społeczne w Ministerstwie Finansów, trwały właśnie dotyczące tej reformy podatkowej. Ta sprawiedliwość społeczna i podatkowa zaczyna się w momencie, kiedy ja, teoretycznie zatrudniona na umowę o pracę, zarabiająca najniższą krajową płacę, współmiernie tyle, ile zarabiam do budżetu państwa w ramach składki zdrowotnej. A przedsiębiorca, i mówię to też z dużą odpowiedzialnością, który oficjalnie ma założoną jednoosobową działalność gospodarczą, ale nieoficjalnie zatrudnia 20, 30, 40 osób, bo tak może. Płaci tej składki nieproporcjonalnie do swoich przychodów. I to są takie sytuacje, w których ta składka zdrowotna, o której rozmawiamy, czy ta stawka powinna wynosić 9%, czy 5%, czy 3%, to się cały czas jeszcze pani Moniko waha, to też nie jest tak, że decyzja została podjęta. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu powinna się ten projekt reformy
degresywnego systemu podatkowego pojawić na Radzie Ministrów, ona pozwoli najuboższym poprzez właśnie takie rzeczy, z którymi nikt nie polemizuje, kwota wolna od podatku. 30 tysięcy, drugi próg podatkowy 120 tysięcy złotych, ale również wielki i w mojej ocenie korzystny pakiet dla firm, o czym też chciałabym w dalszej pewnie części programu porozmawiać. Pozwoli tym najuboższym dzięki programom społecznym, które są często też krytykowane przez przedsiębiorców, to również ta pani profilu w pytaniach, czy nie wstyd pani Olgo, że przez programy społeczne zabieracie pieniądze przedsiębiorcom. Takie pytania również... I likwidujecie w tym samym klasę średnią. Tak, takie pytania również się pojawiają. No, w mojej ocenie sytuacja sprzed 2015 roku, również moja pamięć o tych czasach, kiedy byłam studentką i kwoty, za jakie pracowałam, bo pracuję od 17 roku życia, są niewspółmierne z tym, co dzisiaj mamy. To znaczy mamy przede wszystkim bezpieczeństwo w postaci pakietu społecznego, który Polakom się należy, bo nie każdy prowadzi własną działalność, nie każdy ma powodzenie w życiu zawodowym na tyle, że może zarobić. Są różne sytuacje indywidualne i ekonomia też tego uczy, takiego podejścia makroekonomicznego, ale również w skali tej mikroekonomicznej. Ja patrzę na ekonomię nie przez pryzmat książek, ale przez pryzmat głównie właśnie tej ekonomii w sklepie, tego, co się dzieje w sklepie, ale również tego, o czym rozmawiam z ludźmi i jak oni w swoich społecznościach odbierają stan życia, funkcjonowanie, ceny, jak odbierają również regulacje prawne. Więc Polski Ład dzisiaj, pani Moniko, to przede wszystkim próba Jarosława Gowina. Zniszczenia koncepcji, nieudana zresztą w mojej ocenie, próba zniszczenia koncepcji i wystraszenia Polaków. Ale też musimy pamiętać o tym, że zmiana degresywnego systemu podatkowego to nie jest rok czy dwa. To jest kilkuletni, wielofunkcyjny i długoterminowy zresztą, tak jak powiedziałam, wieloletni program, dzięki któremu my pieniądze, które zbieramy do budżetu państwa, nie wydajemy na establishment. My nie chcemy tych pieniędzy wydawać na limuzyny, na ciastka w ministerstwach. My chcemy, aby te środki finansowe były w sposób transparentny wydatkowane. No, ale teraz stąd założenie... Podwyżki dla polityków w tym samym czasie. Stąd, ale tak, podwyżki dla polityków rosną proporcjonalnie do podwyżek płacy minimalnej, jak również podwyżek po prostu gospodarczych, z którymi mamy miejsce. I ja nie chcę być adwokatem swojej sprawy, choć uważam, że minister, który nadzoruje wiele departamentów, który jest odpowiedzialny za sekwencję i przebieg wydarzeń legislacyjnych, ustawowych, zarabiając 7 tysięcy, no, nie jest doceniany na tyle, aby móc sprawować tak odpowiedzialną rolę, ponieważ moja praca nie kończy się w momencie, kiedy ja wychodzę z urzędu, z Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Ona jest kontynuowana 24 godziny na dobę, ponieważ ja, jako minister, jeden z wielu w rządzie, jestem odpowiedzialna również za to, aby włączać się w różne sprawy międzyresortowe, aby reagować na kryzysy, które pojawiają się, bo tylko ten, kto nic nie robi, nie popełnia błędów. Stąd jeszcze wracając do tej polemiki związanej z Polskim Ładem, wydaje się, że to wystraszenie Polaków, że Polski Ład zabierze z kieszeni, a nie da do kieszeni, jest największą bolączką dzisiaj naszą, z którą oczywiście mierzymy się poprzez rozmowy terenowe, środowiskowe, konsultowanie tego w różnych gronach, również współpracę z samorządami bardzo istotnymi. Ja jako samorządowiec od 2014 roku wiem, jaka jest rola samorządu. Ale zmiana degresywnego systemu podatkowego, w którym bogaci będą płacili proporcjonalnie do budżetu państwa. Bo się wyniosą na Cypr. Pani Moniko, tylko wyniesienie na Cypr, czy założenie silnika swojej firmy jest możliwe i również dzisiaj. Przecież ta fluktuacja, o to też również chodzi w Unii Europejskiej, w Europie, aby, czy nawet z krajami poza Unią Europejską, aby do tej fluktuacji, do tej wymiany dochodziło, aby można było się przemieszczać, aby można było właśnie na przykład rozwijać swoje przedsiębiorstwa. Kapitał polski tutaj w sektorze małych i średnich firm jest również wspierany wieloma innymi otwartymi konkursami, o którym ja wspomniałam, strategią dla sektora małych i średnich firm, którą będę kontynuowała. Również rozmawiam o tak zwanym programie obligacji dla młodych. Chciałabym, aby młodzi ludzie angażowali się w zakładanie jednoosobowych działalności gospodarczych i dostawali gwarancje z budżetu państwa, środków finansowych na to, aby w sposób modułowy, dwuletni mogli te pieniądze pozyskiwać i rozwijać swoje przedsiębiorstwa. To wszystko łączy się również z czasem postpandemicznym, bo dzisiaj gospodarka, pani Moniko, wygląda zupełnie inaczej niż wyglądała jeszcze przed początkiem pandemii, czyli przed 2020 rokiem.
My dzisiaj jesteśmy w gospodarce, która nauczyła się funkcjonować w trybie awaryjnym, pandemicznym. To znaczy stawiamy na ulgi automatyzacyjne, stawiamy na ulgi prototypowe, stawiamy na sprzedaż e-commerce. Wie pani, ile przedsiębiorstw przeniosło się w czasie pandemii, zaangażowało środki finansowe w rozwój instrumentów internetowych do tego, aby móc funkcjonować w przestrzeni internetowej? Naprawdę, naprawdę wiele. Dzisiaj bilans wszystkich działalności gospodarczych w CIDG to jest ponad 2,5 miliona aktywnych firm. Myślę, że w sektorach i gałęziach gospodarczych, takich jak przemysł spożywczy, sprzedaż detaliczna, budownictwo, zielona energia, zielony ład, motoryzacja, wiele wykorzystało instrumenty e-commerce. I dzisiaj też o tym rozmawiamy w ministerstwie, rozmawiamy również z podmiotami zewnętrznymi, poza resortem, jak moglibyśmy ulepszyć. Transformacja cyfrowa, nawet jeżeli chodzi o profil zaufany, pani Moniko, to w ostatnich ostatnie półtora roku, to jest 10 lat do przodu. To jest niesamowite, że średnia firma potrafi przenieść się do internetu, spozycjonować się na stronie, wykupić odpowiednie instrumenty promujące jej produkty i zarabiać. I ja jestem oczywiście zwolennikiem gospodarki, która sama się kształtuje. Ale pandemia również pokazała mi, że czasami interwencje są potrzebne, szczególnie w momencie kryzysu. Gospodarka, która sama się kształtuje, to zdanie na pewno spodoba się naszym widzom, którzy głosują na Konfederację. Wszystko, o czym pani mówi, to ja oczywiście to też znam z różnych mediów, z Twittera, o czym pani mówi. Oczywiście mogłoby to brzmieć bardzo uspokajająco, bo gdyby nie to, że równolegle czytamy, czy też nawet jakieś swoje przeliczenia, kiedy robimy, wychodzi, że to tak dobrze nie będzie. I tu chociażby z takim tekście, który pojawił się na stronach Konfederacji Lewiatan. I tam ekspert wykazuje, że ta podwyżka obciążeń, która będzie, podatek plus składka zdrowotna, o której pani mówiła, że 9%, a może będzie mniej, ale ten. I to wszystko w każdym razie zostanie przerzucone na konsumentów, czyli my. Będą droższe usługi, będą droższe towary i w sumie takie, tutaj też sobie zapisałam, że czyli to, co mniej zarabiający etatowcy zaoszczędzą na mniejszym opodatkowaniu, wydadzą przy kasie z nawiązką, bo ceny towarów i usług pójdą w górę. Siła nabywcza ich pieniędzy spadnie. I no, to samo mówił profesor Gwiazdowski tutaj, kiedy był w programie. No i też on zaznaczył, że po prowadzeniu Polskiego Ładu beneficjenci będą mieli poczucie na początku, że stać ich na odrobinę więcej, ale z końcem roku będzie ich stać najmniej niż przed wprowadzeniem Polskiego Ładu. A to dlatego, że przedsiębiorcy będą stopniowo korygować marże w górę w ciągu całego roku. Nie zrobią przecież wszyscy tego samego dnia. Przede wszystkim, pani Moniko, chciałabym zacząć od serdecznego pozdrowienia Maćka Wituckiego z Lewiatana, z którym jutro widzę się w resorcie i właśnie będziemy rozmawiali również o Polskim Ładzie. Znam jego przekonania co do Polskiego Ładu, znam jego również argumentację. Jutro będziemy o tym intensywnie rozmawiać. To zdanie, które pani przytoczyła i to stwierdzenie, ten fragment, który pani przeczytała, to przede wszystkim próba sprowadzenia Polskiego Ładu do programu, który będzie służył rozwojowi etatów. To znaczy, żeby wszyscy pracowali na etatach i z wyhamowaniu tym samym innowacyjności przemysłu i zakładania własnych działalności gospodarczych. To nierealne, ponieważ jednym z filarów Polskiego Ładu, jeśli ktoś z widzów, oczywiście na pewno spora grupa przeczytała założenia ponad 100-stronicowego dokumentu Polski Ład, o nazwie Polski Ład, zakłada stworzenie klimatu dla firm. Tym klimatem dla firm, a raczej założeniem i wskaźnikiem, które sobie postawiliśmy, jest stworzenie ponad 500 000 miejsc pracy. I to rządy Prawa i Sprawiedliwości zaczęły pokazywać kierunki propolskie, kierunki proprzedsiębiorcze, ale w kontekście właśnie wspierania polskich firm i polskiego dobrobytu. Tego przykładem jest chociażby ustawa o fundacjach rodzinnych, przygotowywana również u nas w resorcie. Tak zwana sukcesja rodzinna, przekazywanie kapitału tych firm z pokolenia na pokolenie. To są elementy, które wskazują na to, CIT estoński, ulga automatyzacyjna, ulga prototypowa, program 590, czyli gwarancja ze strony państwa do tego, aby dany inwestor mógł, polski inwestor zagraniczny oczywiście mógł
inwestować w kraju. Pytanie, które też często się gdzieś przewijało, dotyczyło, dlaczego pozwalacie zwijać się polskim firmom, a rozszerzacie kapitał zagraniczny? Pamiętajmy, że staramy się działać równolegle. FIT estoński jest rozszerzany o kolejne firmy, o kolejne obszary. Polska Strefa Inwestycji zaprasza zarówno polskiego przedsiębiorcę, jak i zagranicznego, ale nie zapominajmy o jednym. Te zagraniczne firmy również tworzą miejsca pracy i również zatrudniają Polaków. Więc powinniśmy korzystać z tych inwestycji, ale oczywiście w umiarkowanym stopniu i starać się poszerzać ten kapitał polski. Ja jestem tego zwolennikiem i jestem tego obrońcą. Natomiast na pewno Polski Ład nie służy temu, aby doprowadzić do sytuacji, w której w ogóle zaniechamy, czy nie będziemy chcieli widzieć nowych działalności gospodarczych. Przecież tworzone są programy. To, o czym teraz powiedziałam, toczy się rozmowa na temat właśnie obligacji dla młodych osób przedsiębiorczych, które mogłyby założyć jednoosobową działalność gospodarczą w obszarach wynalazków, w obszarach transformacji cyfrowej, w obszarach zielonej energii. Ja sama jestem pomysłodawcą napisania od nowa nowej ustawy o rzemiośle, której zadaniem będzie przygotowanie zawodów przyszłości, rozszerzenie hasła i definicji słowa rzemiosło, zastąpienie młodocianego pracownika pracownikiem zawodowym, bo wyobrażam sobie idealną gospodarkę między innymi tak, w kontekście kapitału ludzkiego, że osoba, która w wieku 40 lat straci pracę, pracowała przez 20 kilka lat w danej branży, załóżmy IT, i traci tę pracę z różnych powodów, decyduje się na to, aby być zawodowym pracownikiem w innej branży i dziedzinie, więc ma do tego możliwość. I tutaj dochodzimy do bardzo ważnego słowa, które wzbudzało wiele negatywnych emocji, czyli przebranżowienia. Dojrzała gospodarka potrafi być przygotowana i przygotowywać ludzi do tego, że w momencie, kiedy zmieniają się różne czynniki, zmienia się popyt, podaż, te relacje między popytem a podażą, dany przedsiębiorca, dana osoba próbuje reagować z pomocą państwa na to. To jest dojrzałość gospodarki. My jesteśmy od tego również, aby tworzyć takie możliwości przedsiębiorcom. Ja jestem od tego, aby również przygotować, wykreować nowe zawody rzemieślnicze związane z elektromechaniką, z elektrycznymi odpadami, właśnie z takim wytwarzaniem wtórnym różnego rodzaju produktów, co spowodowałoby właśnie angażowanie, zakładanie nowych przedsiębiorstw i dłuższą trwałość danego produktu. To bardzo ważne. Kolejna rzecz, która też w czasie pandemii pani Moniko bardzo uwypukliła różnego rodzaju problemy, to fakt relacji europejskich. To znaczy my dzisiaj jesteśmy chwilę przed bardzo ważnymi dyrektywami związanymi z DMI-em i DSA. To są dyrektywy europejskie świadczące i regulujące relacje pomiędzy klientem a przedsiębiorcą w przestrzeni tego cyfrowego rynku sprzedaży. Bardzo dwa ważne dokumenty związane z transformacją cyfrową i związane również z wielkością danej firmy. To jest ta regulacja europejska, przed którą stoimy i wyzwania, przed którymi stoimy. No i oczywiście strategia przemysłowa, to znaczy linie produkcyjne, to z czym będziemy mierzyli się w kolejnych latach, jak polski produkt może być, na jaką skalę może być ważny poza granicami kraju, jak możemy go wyeksponować i zwiększać konkurencyjność. To są bardzo ważne tematy, o których rozmawiamy, które też wychodzą w tym czasie postpandemicznym. Dzisiaj, przepraszam, jeżeli jeszcze mogę jedną rzecz powiedzieć. Proszę bardzo, bardzo. Ta jedna rzecz, o której chciałam powiedzieć właśnie w tych relacjach europejskich, która została bardzo mocno uzewnętrzniona podczas naszej pracy, to fakt, że przy tworzeniu maseczek, produkcji maseczek, szukaniu, nie wiem, czy pani pamięta, projekt 100 polskich szwalni, ja również byłam zaangażowana w ten program, czyli szukanie firm z sektora małych i średnich, które mogą wyprodukować odpowiedni wolumen tych maseczek tygodniowo, później miesięcznie. Okazało się, że potrzebujemy oczywiście wszystkich możliwych certyfikatów i zgód. Okazało się również, że między innymi w Niemczech możemy takie certyfikaty uzyskać. W Polsce oprócz tego, że osiągamy poziom krajowy, musimy osiągnąć również poziom zagraniczny. Stąd narodził się pomysł i tutaj wspólnie z Departamentem Innowacji Przemysłowej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii będziemy stawiali długoterminowy program, projekt w zasadzie polegający na stworzeniu fabryki certyfikacji przemysłowej. Tak, aby ta fabryka certyfikacji przemysłowej w Polsce mogła funkcjonować, aby zapraszać inne kraje. Bo nie tylko turystyka zaprasza. Mhm. Również przemysł, a w zasadzie przede wszystkim przemysł, zaprasza zarówno firmy zagraniczne, jak i osoby fizyczne do nas, do kraju. Bardzo bym prosiła, żeby pani Olgo, żeby pani herbaty się nie piła, bo jako gospodarz chciałabym się też zatroszczyć. Ale też kilka takich rzeczy powiedzieć.
Widziała Pani jeszcze ten Polski Ład i go zostawimy i potem już przy pytaniach od widzów do niego wrócimy, ale tutaj też pojawiło się, że Pani powiedziała, że to jest około 100 stron tekstu, dokumentu. Czyli powiedzmy teraz taki przeciętny przedsiębiorca, żeby to wszystko zrozumieć, ogarnąć, bardzo mało takich będzie, którzy nie będą musieli też jeszcze skorzystać z biur rachunkowych czy z doradców. Kiedy był właśnie profesor Gwiazdowski, tutaj powiedział, że się bardzo cieszy, że będzie ten sprowadzany gwiazd, bo wtedy będą doradcy podatkowi więcej mogli zarabiać. Więc na pewno wiemy, dla kogo to jest dobre. Ale jest tutaj też takie pytanie od twórcy pani przydomka, pani Estymacja. Już nawet tak się włącza słowo. Pan redaktor Warzecha, którego tak. Serdecznie pozdrawiam. Z uśmiechem zawsze oglądam materiały pana redaktora na swój temat. No, i tutaj też pan redaktor zadał takie pytanie. Ja to połączyłam z tymi 100 stronami, które mi teraz to przyszło do głowy. Natomiast pytanie jest takie do pani Semeniuk. Czy podpisuje się pani minister pod opinią Jarosława Kaczyńskiego, że wprowadzona ustawa Wilczka, czyli wolność gospodarcza, pozwłoszyła przede wszystkim uwłaszczeniu nomenklatury oraz, że także z tej przyczyny ogromna część przedsiębiorców, którzy skutecznie prowadzili interesy przed 2015, jest niegodna zaufania. I jeszcze pan redaktor, podkreślam, w tym pytaniu posłużyła, a nie służyła, ponieważ chodzi mi o ostateczny efekt, a nie zamierzenie. Dlaczego ja powiązałam to z tymi 100 stronami, że ta ustawa Wilczka z 1988 roku to było 5 stron. I rzeczywiście każdy, kto zakładał biznes, mógł sobie sam z tym poradzić. Ale zostawiam tutaj Państwa, czyli Panią z Panem redaktorem Warzechą i widzami. Przede wszystkim jeszcze raz serdecznie pozdrawiam Pana redaktora Warzechę. Odpowiadając na to pytanie, ale również na pierwszą część tego pytania, którą Pani sformułowała, raczej tezę, że to jest ponad 100 stron, czy ja to powiedziałam, że to jest ponad 100 stron, tak. To chciałam powiedzieć, że reforma podatkowa to nie jest 100 stron. To jest program społeczny, w którym są różne bloki tematyczne. Jest tam obszar dla przedsiębiorców, jest obszar dla służby zdrowia, jest obszar dla edukacji, jest obszar prorozwojowy, szeroko rozumiane pakiety społeczne i gwarancyjne. Jeżeli chodzi o ustawę Wilczka z 88, pięciostronnicową, ja bardzo lubię czytać Miltona Friedmana, książki o wolnorynkowości, o kapitalizmie, również o tej wolności gospodarczej, tylko że odpowiem na to pytanie, jeżeli chodzi o ten segment tej wolności gospodarczej, czyli to, o czym powiedziałam na samym początku, że jestem zwolennikiem, ale do pewnej granicy, ponieważ ta granica została sprawdzona w samym czasie trwania pandemii, w momencie, kiedy, nie wiem, czy pani pamięta, pierwsze 3 miesiące pandemii i maseczki kosztowały w drogerii 120 zł, 5 maseczek jednorazowych. I wtedy pamiętam, że zostałam zasypana mailami, SMS-ami, pismami: pani minister, proszę coś z tym zrobić, trzeba uregulować te ceny. I my wtedy, ja podjęłam taką decyzję, że przygotujemy rozporządzenie regulujące, ograniczające, raczej pokazujące cenę maksymalną tych maseczek. A z drugiej strony, środowisko, w którym byłam, przekonywałam do tego, poczekajmy do tej granicy, poczekajmy, aż gospodarka sama to ureguluje. Pani nie słyszała o tym rozporządzeniu, ja dzisiaj mówię o tym rozporządzeniu, rozporządzenie zostało wprowadzone. Ale co to pokazuje? To pokazuje, że interwencja państwa w gospodarkę, nałożenie różnych ram, nałożenie również podatków, których nikt nie lubi płacić, jest potrzebne do tego, aby zebrać pieniądze na inne istotne elementy. A dzisiaj, z mojej perspektywy, po wszystkich rządowych zespołach zarządzania kryzysowego, na których jestem przez 1,5 roku, służba zdrowia jest numerem 1. I ta służba zdrowia, bez względu na to, czy będziemy dzielić ją na publiczną, czy niepubliczną, z niej korzystamy wszyscy. Pandemia pokazała, że najczęściej korzystamy ze służby publicznej zdrowia i musimy ją rozwijać. I wracam znowu do tego, że ten 100-stronicowy dokument, program, który nie jest ustawą, bo proszę pamiętać, że te 100 stron, o których powiedziałam, to jest program, który został ogłoszony w społeczeństwie, z którym społeczeństwo miało się zapoznać i zbieramy teraz właśnie odbiór tego programu. To jest jedna rzecz. A druga to konkretne oczywiście projekty ustaw, które za tym idą. Ale ja w ogóle w tej transformacji cyfrowej, też o tym, o czym rozmawiamy, również zarządzając Departamentem Gospodarki Cyfrowej, mam wrażenie, że to, co ujednolicamy, to, co deregulujemy dla przedsiębiorców w granicach prawa, jest dla nich bardzo ważne. Stąd
portal BiznesGov, który również służy temu, aby przedsiębiorcy mogli zapoznać się z informacjami, jak założyć daną działalność gospodarczą, jakie kroki podjąć, jak zmienić na przykład profile danych przedsiębiorstw. Mają również tam chatboxy, z których mogą korzystać. Mamy linię telefoniczną i przez półtora roku, pani Moniko, to byłam za to odpowiedzialna, więc wiem, jak to wyglądało, byliśmy w stałym kontakcie mailowym i telefonicznym i dzisiaj również kontynuujemy tę ścieżkę. Więc odpowiadając na pytanie, czy można państwem rządzić w ramach projektów prostych ustaw pięciostronnicowych i nieczęsto wprowadzanych? Można. Tylko świat gospodarki w czasie pandemii zmienił się na tyle i też ta sytuacja gospodarcza po 89 na tyle diametralnie się zmieniła, że musimy pewne zmiany wprowadzać. I oczywiście nigdy nie ma dobrego czasu na reformę systemu podatkowego, ale dzisiaj w tym czasie postpandemicznym, w tym, z czym się mierzymy również, nie tylko w kraju, ale w Europie, poza Europą, inne kraje się mierzą, wydaje się, że to jest czas na naszą solidarność. Powiem pani taką osobistą rzecz, że no, znamy się teraz, to mniej się widujemy, prawda, bo są zdalne te komisje i rady Warszawy. Jesteśmy w jednej komisji rady w razy tej społecznej, ale znam panią, kiedy bardziej były te spotkania ludzkie, czyli jeszcze spotykaliśmy się w Pałacu Kultury. I tam mogłam panią poznać jako osobę, która występuje dość krytycznie w stosunku do tego, co się dzieje w Warszawie, no jako też osoba radna opozycji i bardzo często z panią się zgadzałam, bardzo często też naświetlała pani jakiś problem, którego ja nie widziałam i zaczynałam zauważać. I to jest jeden obraz, który mam pani i też dlatego chciałam panią zaprosić. A z drugiej strony mam pewien dysonans, że kiedy mówi pani o tych rzeczach, które pani w jakiś sposób staje się ich twarzą, czy też twarzą jest Prawo i Sprawiedliwość, a pani trochę występuje jako rzecznik, że tak mało ma pani wątpliwości i też pewnego krytycznego widzenia. Może pani ma, ale trochę pani nie wypada mówić, tak? No bo już o premierze Gowinie nie można mówić, prawda? Bo już to już jest jakby rzecz nieaktualna. Sojusz. Co pani na to, co tak? Rolą pani Moniko, partii przynajmniej w moim odczuciu rządzącej, jest załatwianie, rozstrzyganie problemów, które się pojawiają, bo powtarzam, że kto nic nie robi, nie popełnia błędów. Jest rozstrzyganie i niwelowanie tych problemów, ale między nami, nie w mediach, nie w przestrzeni publicznej, nie przed kostkami, nie przed dziennikarzami. Tych błędów popełniamy wiele. Prawo i Sprawiedliwość wiele tych błędów popełnia, ale z nich wychodzimy, rozmawiamy o nich, próbujemy na nie reagować. Rządzenie państwem w różnych obszarach, czy to wojskowości, czy to rolnictwa, czy to budownictwa, czy to gospodarki, czy to kultury, czy cyfryzacji. To są bardzo złożone tematy, które wymagają komunikacji międzyludzkiej. I ja w ramach tej komunikacji i otwartości resortu, w którym jestem wiceministrem, cenię sobie nad wyraz również tę komunikację międzyludzką, międzyresortową z kolegami. Więc jeżeli jest problem, wykonuję telefon, umawiam się na spotkanie, rozmawiam przez telefon, jadę na spotkanie, wyjaśniam daną rozbieżność. I chyba na tym polega również dojrzałość i wzięcie odpowiedzialności za społeczeństwo, bo my dzisiaj bierzemy odpowiedzialność za społeczeństwo. A jeżeli mówimy o Polskim Ładzie i krytyce, która płynie w ramach tego Polskiego Ładu, to tak jak powiedziałam już na początku, ja uważam, że naszym podstawowym, moim też podstawowym błędem było to, że nie rozdzieliliśmy tego na odpowiednie bloki tematyczne i nie poszliśmy po jednym bloku tematycznym do społeczeństwa. I być może mogliśmy już na przykład podejść do tego tematu przychodząc z konkretnymi... komunikacyjny. Tak, ale mogliśmy również przyjść z konkretnymi projektami, pewnie ustaw już do społeczeństwa, a my zrobiliśmy ten wstęp i oczywiście tę drogę do legislacyjnego przygotowania tego teraz tryb konsultacji, czyli przechodzimy społecznych, za chwileczkę zapewne Rada Ministrów, SKRM i Rada Ministrów. Więc to jest ta jedna bolączka. Druga to oczywiście indywidualne sprawy przedsiębiorców, bo pani Moniko, ja przygotowując rozwiązania do tarczy antykryzysowej, wprowadzając postojowe,
zwolnienie z ZUS-u, dopłaty do kosztów stałych, dopłaty do pracownika, wpisywanie czy przeliczanie małej dotacji dla przedsiębiorców bezzwrotnej, współpracę z PFR-em. Ale to było przy pierwszym lockdownie, potem przy już pierwszym. Potem już nie było. Było. Dialog był przez półtora roku. A dialog tak, no ale już... Kryteria były inne. Pani Moniko, to znaczy przy pierwszej fali nie było żadnych kryteriów, jeżeli chodzi o przyznawanie tych środków finansowych. Przy drugim sprawdzaliśmy już bilans, który wpływał do Ministerstwa Finansów, do Polskiego Instytutu Ekonomicznego, jak wyglądają poszczególne branże, czy się odbijają, czy nie, gdzie jest tak naprawdę poturbowany gospodarczo popyt, gdzie podaż, więc realizowaliśmy tę strategię ratowania oczywiście tego, co jesteśmy w stanie i efektem tego jest 240 miliardów złotych skierowanych do przedsiębiorców i najniższe bezrobocie w Europie. To jest ten efekt. Natomiast są przed nami wyzwania. Stąd przygotowanie Polskiego Ładu, bo pakiet inwestycji, pakiet napędzający gospodarkę, czy to program inwestycji strategicznych przygotowywany przez panią prezes Beatę Daszyńską-Muzyczkę, czy różnego rodzaju inne osłonowe, chociażby dla samorządów, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, które za nami, no to są środki osłonowe, których celem jest właśnie stabilizacja sytuacji samorządów, sytuacji firm w tych samorządach. Więc ja myślę, że ja jestem, pani Moniko, jednak pierwsza do krytyki. Pierwsza jestem, która gdzieś w kuluarach tych politycznych mówię, słuchajcie, to robimy źle, zarówno w samorządzie, jak i w polityce tej krajowej. No ale potrafimy rozmawiać między sobą i to jest nasza największa wartość. Z tym, że pani akurat za to nie podnosi żadnej odpowiedzialności, ale dzisiaj tak sobie przygotowując się też do naszej rozmowy włączyłam, zresztą to robię co jakiś czas, że i TVN24 i TVP Info i wie pani, i też trochę jak pani mówi, znaczy powiedziała pani w końcu o tych jakby błędach i powtórzyła pani, to właśnie moja nieuwaga, że nie zwróciłam na to uwagi na początku. Ale to, co w TVP Info widziałam i pani też tak właśnie mówiła, że tutaj te polskie produkty, które są ważne, które są ten, no i w tym momencie jak był taki napis na tym pasku, Orlen podbija Niemcy. No i tak myślę, że trochę przesada. Potem pan redaktor Cezary Gmyz, tak, też przydomek jest też jeden, pan Trotyl, inaczej znany. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy serdecznie. I z panem Obajtkiem Juniorem w sprawie Orlenu rozmawiał. No i mówił, że... entuzjastycznie można, nie powtórzę tych słów, ale tak trochę zmieniając to trochę, że jakby no Niemcy entuzjastycznie przyjęli hot dogi z Orlenu, więc no jak jest tak dobrze, to czemu to się jakoś tak nie przekłada na codzienne życie, nie przekłada się na to, żebyśmy my jako społeczeństwo, ja też mogę powiedzieć, jestem przedsiębiorcą jednoosobową, i żebyśmy się nie bali. Też ta kwestia, która się pojawia, wynajmu mieszkań. I do tej pory można było tak robić, że jakieś koszty można było odliczać. W tej chwili jest po prostu płaci się bez uznania tych kosztów. Więc też te osoby, dla których w jakiś sposób czasami są to starsze osoby, które już nie pracują, tak? Czy to też pani, jest... pani mówi o strachu. O strachu ja Polaków. Mówię o strachu. Ja pani mówię o strachu Polaków, który ten strach powiązany jest z płytkością informacji, którą bardzo często każda ze stron dziennikarzy przedstawia. To jest brak dogłębnej analizy danego tematu. Skupianie się na lidach. Skupianie się na powierzchowności. I to jest ten problem, z którym ja się mierzę również, kiedy przychodzą do mnie przedsiębiorcy i mówią, Olga, słuchaj, bo w mediach to mówili, a ja mówię, jak w mediach mówili, to usiądźmy, porozmawiajmy o tym, co my mówimy i jak to wygląda. I to jest właśnie ten problem związany z Polskim Ładem, że ten strach został zaszczepiony. Pomógł nam w tym oczywiście Jarosław Gowin. Tego tematu nie można unikać. Natomiast cała droga i proces do tego, żeby rozmawiać z ludźmi, im opowiadać o tym,
jak mogą wyglądać i kreować trochę. Ja jestem zwolennikiem też trochę kreowania tego czasu 10 lat. I takie jedno pytanie się pojawiło właśnie, jak ja widzę Polskę za 10 lat. Ja skupiam się na tym, jak widzę Polskę dzisiaj i skupiam się też na tym, jak ona może wyglądać chociażby w tym aspekcie gospodarczym, ale również bardzo istotnych dzisiaj relacji tych międzynarodowych. Pani powiedziała takie ważne zdanie, że no to jest, skoro jest tak dobrze, bo tutaj akurat a propos Daniela Obajtka czy Orlenu, to faktycznie nie są moje tematy i dziedziny, w których, chociaż ceny paliw oczywiście weryfikuję i też kontroluję, monitoruję może tak, to patrząc na to, gdzie my jesteśmy i na przykład temat inflacji, który się bardzo często pojawia, no bo redaktorzy się mnie pytają, mówią 5,4 już ta inflacja, no to już nie jest pełzające, tak? Co dalej? Czy to będzie efekt, z którym będziemy się mierzyć właśnie poprzez taką drastyczną podwyżkę tych cen? No ale z drugiej strony płace cały czas rosną. Zarówno płaca minimalna, jak i stawka godzinowa. Przedsiębiorstwa coraz częściej również poszerzają swoje możliwości w innych krajach. W Polsce również stawiają dzięki ulgom, dzięki środkom unijnym, dzięki środkom krajowym, stawiają nowe możliwości w swoich firmach. Zapewne gdyby była zapaść gospodarcza, widzielibyśmy to w wskaźnikach wskazujących na bezrobocie. Ja pragnę przypomnieć, że w ubiegłym roku byłam straszona tym, że bezrobocie będzie 10% w Polsce. Takie były zdania, zresztą Platforma Obywatelska chodziła, dzisiaj to się nie dzieje. I takie mam wrażenie po tych wszystkich takich wydarzeniach społecznych, które widziałam na ulicach, bo polityka przeniosła się trochę na ulicę. Życie społeczne przeniosło się na ulicę. Jedni powiedzą, że Prawo i Sprawiedliwość do tego zmusiło. Drudzy powiedzą, że jednak ludzie mają potrzebę pokazania pewnych swoich emocji, swoich poglądów na ulicy. Mam wrażenie, że gdyby w gospodarce było tak źle, pani Moniko, to przedsiębiorcy byliby na ulicach. To na pewno codziennie mielibyśmy tego dowody na ulicach, a tego nie ma. To oznacza, że ład społeczny jest zachowany. Jest wiele tematów rozbieżnych pomiędzy rządem, pomiędzy przedsiębiorcami i o tym dyskutujemy. Ale gdyby faktycznie było tak źle, jak mówią, jak mówi opozycja, jak mówią przedstawiciele opozycji w mediach, to myślę, że społeczeństwo by tego nie wybaczyło rządowi i wyszłoby na ulicę, tak jak wielokrotnie udowodniło, że potrafi to zrobić. No i jeszcze poczekajmy, jeszcze się nie śpieszmy, może tak też się... Robimy wszystko, żeby do takiej sytuacji nie doszło. Odchodząc na chwilę od tych rzeczy związanych z ekonomią, też dzisiaj ważny dzień, jak wychodziłam do domu, jechałam do pani o 14.30, miało być tutaj się powiedziane, czy pan prezydent zaakceptował pomysł stanu wyjątkowego. Nie mam informacji, bo nie byłam w dostępności do internetu, więc nie mam tej informacji na bieżąco. Natomiast wskazywało na to, że tak. Wskazywało na to, że tak, dwa województwa. No wydaje się, że w dzisiejszej sytuacji międzynarodowej, w której pani Moniko znajdujemy się, a ta polityka wschodnia jest mi bardzo bliska profilowo, zarówno związana z wykształceniem, jak i z działalnością, o której opowiadałam już w poprzednich latach, pracując w NGO-sach, to te relacje ze wschodem odgrywały już bardzo ważną, istotną rolę w 2012-13 przy pierwszym zlocie Euromajdanu w Charkowie, na którym byłam ze świętej pamięci wtedy senatorem Zbigniewem Romaszewskim. Ta sytuacja i eskalacja konfliktu pomiędzy Ukrainą a Rosją, zaangażowanie się Białorusi, sytuacja Baćki na Białorusi, przecież, no, że tak powiem, brak możliwości zdjęcia tego prezydenta, którego najmłodszy syn Kola również jest szykowany do przejęcia, do następstwa, jego dwóch innych synów, którzy również są szykowani. Jego relacje z Rosją i też będąc na Białorusi, pamiętam taką rozmowę, czy na Białorusi, czy na Ukrainie, pani Olgo, euro, jakieś tam wasze złotówki, nie, my mamy dostęp do rosyjskiego rubla, to jest nasza gwarancja stabilności. Znajomość języka rosyjskiego, a raczej brak znajomości języka białoruskiego czy ukraińskiego. To są tematy, o których my rozmawiamy od wielu lat. I dzisiaj patrząc się na sekwencję wydarzeń, afera mailowa, atak ze wschodu na ministra Michała Dworczyka, wykorzystywany znowu populistycznie, jedyną osobą, która zachowała, i chciałabym też wykorzystać ten czas z panią do tego, żeby podziękować, zatrzymała się w komentowaniu tego, był Paweł Kowal, który ma ogromną wiedzę w tym zakresie i który powiedział, nie wykorzystujcie tego. Nie wykorzystujcie tego instrumentalnie, to jest złożony temat międzynarodowy.
Przypomnijmy, Paweł Kowal, który kiedyś był członkiem Prawa i Sprawiedliwości, potem Polska jest najważniejsza. No, co do polityki, chwili, co tak. do polityki absolutnie nie zgadzam się z Pawłem Kowalem, zresztą mamy często takie wymiany trochę uszczypliwe na Twitterze, ale tutaj zaimponował mi tym, że wycofał się z tego szerokiego komentowania, bo oczywiście to każdy z Platformy Obywatelskiej praktycznie chciał to komentować tak, że tutaj jest nie, że to rząd znowu nie zdał egzaminu w tej sprawie. Mm-hmm. A no musimy się jednak mierzyć z wojną hybrydową, musimy się mierzyć z koncepcją tej wojny hybrydowej, musimy rozmawiać o tych relacjach wychodzących mocno poza Unię Europejską, ale to też mobilizuje do innej rzeczy. Bo w różnych gronach dzisiaj zastanawiamy się w tej polityce międzynarodowej, co by mogło zaprzestać tym złym relacjom między Polską a Wschodem, nie wiem, krajami bałtyckimi i tym. No, dzisiejsza sytuacja na granicy, tak, gdzie Wanda Nowicka powiedziała, że jest to pasmo ziemi niczyje i powinniśmy wpuszczać tych uchodźców, imigrantów na ten teren. No, gdzie jest ta relacja Unii Europejskiej? Gdzie jest to stanowisko Unii Europejskiej? I powiem pani, że w 2013 roku, kiedy byłam ze świętej pamięci Zbigniewem Romaszewskim, senatorem na Ukrainie, Ukraińcy, którzy walczyli o swoje, którzy często, niestety większość z nich, z którymi rozmawialiśmy, albo niestety zginęła, albo po prostu musieli wyjechać z Ukrainy, komentowali: jesteście w Unii Europejskiej. Dlaczego nie ma jednolitego stanowiska Unii Europejskiej? Dlaczego wy tylko apelujecie przy dokumentach, przy kartkach, przy mównicach i mówicie: apelujemy do Władimira Putina? Dlaczego wy go zapraszacie? Dlaczego z nim jesteście w relacjach? I to jest właśnie ta Europa, w której mamy grupy różnych interesów. Mm-hmm. Ale dzisiaj Europa, w moim odczuciu, to przede wszystkim interes gospodarczy, mianownik gospodarczy. I tu powinniśmy się tego trzymać i starać się nad tym zapanować. I Polska robi wszystko, aby być tym krajem, który ingeruje i stara się budować relacje z tymi krajami, takimi jak chociażby Łotwa, Litwa, Estonia, spotkanie niedawne pana premiera Morawieckiego z premierami tych krajów, właśnie po to, żeby jednolite stanowisko przedstawić dotyczące tych osób, które są na terenie Białorusi, pani Moniko, bo oni przecież podlegają pod prawo Białorusi. A dzisiaj znowu opozycja, i gdybyśmy mieli tę jedność u nas w kraju, czyli opozycja w tych sprawach międzynarodowych, już nie mówię o sprawach krajowych, atakują, mają do tego prawo, to jest przecież ich praca, na tym ona polega, są opozycją, więc to jest naturalny proces, ale w tych relacjach międzynarodowych powinniśmy naprawdę wszyscy usiąść, bo od tego, jaką politykę spójności wewnątrz zachowamy, zależą nasze losy w przyszłości. No, z tej strony to oczywiście teraz dużo można by było rozwinąć jeszcze temat kontaktu z innymi krajami, że no w tej chwili nie jesteśmy w dobrej sytuacji, jeśli chodzi o relacje międzynarodowe nie jesteśmy. Pani przez jakiś czas pracowała też przy Ministerstwie Obrony Narodowej, prawda? Więc sprawy wojska też nie są pani nieznane. I też pisała pani, kiedy po słynnych słowach Władysława Frasyniuka na temat polskiego wojska, których użył słów obraźliwych. Mnie wojsko, obojętnie czy to było wojsko sprzed 89 roku, czy dzisiejsze, jest dla mnie też bardzo ważne i też uważam, że pewien szacunek powinien być dla wojskowych. No i pani też skrytykowała. No to nie były też jedynie, tak stały się najbardziej znane słowa Władysława Frasyniuka. Pani też to komentowała. Ale pani co, przeczytałam taki wpis na Twitterze pana Marcina Tyca. Będzie trudno chyba pani to skomentować, ale chciałam przeczytać to. I pan Marcin Tyc na Twitterze napisał: wiecie, kiedy upadł szacunek do żołnierza? Kiedy Macierewicz kazał generałom salutować przed Misiewiczem. Ja się z tym w jakiś sposób zgadzam. Pani Moniko, poruszyła pani bardzo też trudny z mojego doświadczenia, tak jest z punktu widzenia mojego doświadczenia zawodowego, temat, czyli temat pracy w Ministerstwie Obrony Narodowej za czasów Antoniego Macierewicza. Faktycznie pierwsze szlify w MON-ie tworzyłam w Centrum Operacyjnym MON-u przy Antonim Macierewiczu. Oczywiście wszystkie informacje, które pojawiały się na portalu OKO.press dotyczące tej relacji właśnie, czy
chociażby też chciałabym to skomentować, dochodu, jaki uzyskiwałam z tego tytułu, są nieprawdą, są to nierzetelne informacje. I to też należy podkreślić, że jednak ten portal bardzo często przedstawia format nierzetelnych informacji. Ale to jest jeden wątek. Drugi wątek dotyczy tego, co się w wojsku zadziało. I w jakim stanie wojsko było, kiedy Macierewicz przyszedł do MON-u. To wojsko umierało. To wojsko zachowywało się tak, jak opisał to Frasyniuk. Tego wojska praktycznie nie było. To wojsko nie czuło się potrzebne, o to wojsko państwo nie dbało. I Macierewicz przyszedł wypełnić pewną rolę, pobudzić to wojsko, stworzyć dla niego programy, stworzyć relacje pomiędzy społeczeństwem a wojskiem. I mogę pani dzisiaj wymieniać wiele dokumentów, które powstały, chociażby wojsko, koncepcja Wojsk Obrony Terytorialnej, koncepcja wojsk piątej siły, czyli cyberbezpieczeństwa wojskowego, koncepcja Legii Akademickiej, koncepcja strzelnic Michała Dworczyka, wtedy ministra w MON-ie, koncepcja polityki zbrojeniowej. I to są rzeczy, o których my dzisiaj nie mówimy, bo łatwiej jest obrazić człowieka i powiedzieć o nim, kurczę, no ten Misiewicz i Macierewicz. Mało kto wie, że Bartłomiej Misiewicz był osobą, która mnie zwalniała z Ministerstwa Obrony Narodowej, że miałam dwukrotny powrót, czyli ta moja rola w ogóle i ta ścieżka polityczna jest bardzo ciężka, bo spotykam różnych przeciwników. Szczycić. Natomiast moment, w którym pracowałam w Centrum Operacyjnym MON-u i ten moment, w którym no, już było wiadomo, że Bartłomiej Misiewicz nie nadaje się do pełnionej funkcji. Wydaje się, że oprócz tego, że nie nadawał się, bo nie miał po prostu kompetencji, ale też emocjonalnie. Brak pokory, która w polityce jest podstawą do przetrwania. To ten konflikt skończył się oczywiście moim odejściem wtedy na chwilę z Ministerstwa Obrony Narodowej, bo później oczywiście wróciłam do tego MON-u, jak już nie było Misiewicza i niestety Macierewicza również. Bo uważam, że był, gdyby nie jego relacje personalne, nie wiem z czego wynikające też, bo nie chciałam nigdy wchodzić w te relacje Antoniego Macierewicza ze swoimi pracownikami. Ja starałam się znowu podchodzić do tego pragmatycznie, czyli skupiać się na tych projektach, które były mi stawiane. Gdyby nie to, to myślę, że więcej moglibyśmy poświęcić czasu, gdyby nie te relacje i to, co się potem stało, moglibyśmy więcej czasu poświęcić na te projekty, które Macierewicz tworzył, żeby postawić wojsko, bo to wojsko zaczęło czuć się potrzebne, zarówno w agendzie historycznej, w relacjach ze społeczeństwem, za czasów Macierewicza. I dzisiaj mamy Mariusza Błaszczaka, chciałam się odnieść do słów Frasyniuka po raz kolejny, w którym Frasyniuk z pozycji osoby siedzącej w domu czy w telewizji atakuje ludzi, którzy zabezpieczają go, którzy dają mu poczucie bezpieczeństwa, którzy są wokół niego i są no, po prostu prawem, bo wojsko jest i prawem, i bezpieczeństwem, i czymś, co zapewnia to bezpieczeństwo w kraju. I dla mnie chyba te słowa, które usłyszałam od Frasyniuka chwilę po tym, jak było Święto Wojska Polskiego, chwilę po tym, jak też spotkałam się z politykami w telewizji, którzy w ogóle negowali Święto Wojska Polskiego, wie pani, bo ja coraz częściej spotykam się z ludźmi, którzy negują powstanie warszawskie, którzy mówią, że wszystkie powstania Polska praktycznie miała przegrane i po co w ogóle to o tym opowiadać, którzy nie rozumieją podziałów terytorialnych, którzy nie rozumieją sekwencji wydarzeń i tego, że jedna rzecz wynika, druga rzecz wynika z tej pierwszej. No to dla mnie to jest brak szacunku do państwa polskiego. I Błaszczak Mariusz niedawno powiedział, że jego celem jest zwiększenie aktywnych żołnierzy do 250 tysięcy i do 50 tysięcy w Wojskach Obrony Terytorialnej. I w momencie, kiedy Macierewicz stworzył bardzo trudną koncepcję Wojsk Obrony Terytorialnej, o której możemy dzisiaj rozmawiać, czy ona zdała egzamin, czy nie zdała tego egzaminu. I teraz jest wszyscy zadają sobie pytanie, gdzie oni są, kiedy jest właśnie ten kryzys. Tak, to od razu odpowiadam. To są wojska lokalne. Ci ludzie w pandemii byli tam, gdzie trzeba było pomagać, bo brakowało po prostu ludzi do tego. Brakowało ludzi w DPS-ach, brakowało ludzi w różnych ośrodkach pomocy społecznej, bo każdy się bał. I to jest też zrozumiałe. Ja też się bałam w tej pandemii, ale to wojsko właśnie wtedy i Wojsko Obrony Terytorialnej zdało egzamin. I właśnie te Wojska Obrony Terytorialnej, tworzone na modele innych krajów, przecież to nie jest tak, że WOT powstał, że jesteśmy nową w powstawaniu WOT-u, właśnie ich rola jest bycia takim strażnikiem lokalnym i oni to spełniają. Oczywiście inną kwestią jest tryb ich szkolenia, czas trwania tych szkoleń,
ta koncepcja, która z papieru przenosi się na rzeczywistość, na to, jak ludzie korzystają z tego, wchodzą w to, chcą być tymi terytorialsami czy właśnie żołnierzami. I tutaj możemy o tym oczywiście rozmawiać. Ja swojego czasu, będąc w Izraelu na właśnie takiej wymianie wojskowej w ramach pracy w Ministerstwie Obrony Narodowej, rozmawiałam właśnie o tej obligatoryjności wojskowej. Słuchałam i kobiet, i mężczyzn, jak to wygląda. Mężczyźni 3 lata mają tę służbę w wojsku, kobiety 2 lata, jak oni to widzą. I powiem pani, że z tych rozmów wyniosłam jedno, kiedy siedziała ze mną młoda dziewczyna, pierwszy rok w służby wojskowej, i mówi: dlaczego u was kobiety nie mają przynależności do wojska? Przecież u nas świat wygląda tak, że jak nie przynależysz do wojska, bo na przykład nie zdajesz kategorii zdrowotnej, nie masz tej kategorii zdrowotnej, to nie masz już potem takiego normalnego życia, nie masz wejścia w różne obszary i życie społeczne. Więc to jest ich świat, on jest oczywiście uwarunkowany tym, jakim są regionem geopolitycznie, również jaką mają historię. No ale u nas jest z kolei właśnie taki, pan Frasyniuk pokazuje w ogóle metodę próby zwijania wojska, zwijania służby wojskowej, co dla mnie jest niedopuszczalne, bo my dzisiaj, pani Moniko, jesteśmy bardzo łatwi, bardzo łatwo potrafimy obrażać. Wszystkie komentarze, które czytałam, i te pytania, one bardzo często przejawiają cechy takiego zaczepiania negatywnego. To jest bardzo proste. I po dwóch stronach to jest. To jest po wszystkich stronach. W zasadzie uważam, że to jest po wszystkich stronach. No ale naszą właśnie, moją rolą jest rozmowa taka, jaką dzisiaj prowadzimy, żeby przedstawić też i mieć możliwość nawet nie obrony, tylko przedstawienia rzeczywistości, w której ja brałam udział. Więc to jest bardzo trudny temat, Ministerstwo Obrony Narodowej. Ja w ogóle jestem bardzo związana z MON-em i wojskiem. I uważam, że rola wojska nigdy nie powinna być w żaden sposób degradowana. Nie powinni tego robić politycy, bo to jest nasza siła. A dzisiaj z perspektywy geopolitycznej Polski, z relacji międzynarodowych, z sytuacji w Unii Europejskiej, wydaje się ona jeszcze bardziej znacząca. A proszę powiedzieć, tak już tak na zakończenie tematu wojskowego, jaki był pani stosunek do ustawy degradacyjnej? Czy była pani za tym, że tak jak prezydent tę ustawę zawetował? To jest bardzo trudny temat, znowu politycznie. Ta ustawa degradacyjna miała swoje plusy i minusy w moim odczuciu. Problemem ustaw tego typu jest fakt, że obejmuje nie indywidualne sprawy, tylko zbiorowo dane środowiska. I to chyba był największy mankament. Natomiast co do decyzji, do weta prezydenta Dudy nie chciałabym się odnosić. To jest tak, że jak bierzemy pod ustawę w papier i przelewamy to na papier losy różnych ludzi i je opiniujemy z perspektywy teraźniejszości i historii, to jest to bardzo trudny proces, którego sama osobiście na pewno bym się nie podjęła. No rozumiem, bo dla mnie to, nie wiem, czy pani wie, ja akurat też broniłam wojskowych i to też stojąc pod Pałacem Prezydenckim, mówiąc o tym, że prosząc pana prezydenta, żeby, jeżeli to jest konieczne, czy też potrzebne, to żeby zdegradował symbolicznie mojego ojca, ale żeby nie degradować jego dawnych podwładnych, uznać ciągłość państwa. To się są losy. Ciągłość państwa, ale jednocześnie ta ustawa degradacyjna, ona wprowadza pewne rzeczy, które jeżeli państwo przegracie wybory, to za chwilę też nowi politycy mogliby, wojskowych, tych, którzy właśnie... Zapowiadają też. Tych chociażby właśnie, którzy salutowali przed panem Misiewiczem. Dzisiaj policja, wojsko... I żeby była jeszcze jasność, pani Moniko, Bartłomiej Misiewicz w polskiej polityce nie powinien się wydarzyć. To jest moje jasne stanowisko w tej sprawie. Tak. No też tam jakieś inne dydaskalia z tego, ale to już rzeczywiście nawet nie chcę o tym mówić. Pani mówi, że pani właśnie zawsze przedstawia swoje zdanie i tłumaczy. I tutaj będę chciała taką rzecz, która pojawiła się właściwie raz, przygotowując się do programu. I to z 2017 roku Fakt napisał właśnie o pani. To był tekst o tym, że właśnie pani jest w jakiś sposób pod wrażeniem Marine Le Pen i jest pani za rozwiązaniem Unii Europejskiej. Pani i że pani Moniko, to podobno gdzieś miała napisać na Twitterze, Moniko, czy na tym. Pani Moniko, to oczywiście nie można powiedzieć o błędach młodości. Ja dzisiaj mogę powiedzieć, że jestem osobą, która jest też włączona chociażby w proces Krajowego Planu Odbudowy. I no, moja droga raczej nie pokazywała w ostatnich latach kierunków antyeuropejskich, tylko wręcz proeuropejskie. Dzisiaj w
polityce międzynarodowej siła Europy jest niepodważalna i to ona musi być budowana, ale na odpowiednich fundamentach. Przede wszystkim suwerenności gospodarczej, przede wszystkim tempa rozwoju poszczególnych krajów, które są członkami tej Unii Europejskiej, ale w tym samym wymiarze. To znaczy Europa dwóch prędkości nie jest dobrym rozwiązaniem. Europa wybranych krajów, Unia Europejska wybranych krajów nie jest również dobrym rozwiązaniem. Wpływanie na życie społeczne, na ład społeczny w tych krajach, które mają swoją kulturę, obyczaje, też nie jest dobrym rozwiązaniem. Ale tak jak powiedziałam, wspólny mianownik gospodarczy, interesy nasze wspólne, chociażby europejski łańcuch dostaw, zwiększanie tej konkurencyjności Europy względem innych części świata jest bardzo istotnym elementem. Jeżeli chodzi o Francję, w ogóle też chciałam taką anegdotę powiedzieć, bo to był 2017 rok, ja byłam wtedy doradcą ministra Michała Dworczyka w MONie i pamiętam, że jak zobaczyłam tę okładkę o 6 nad ranem, bo już dostałam wiele SMS-ów z informacjami, że jestem na jedynce, zastanawiałam się, mając wielu wrogów, wtedy koło Bartka Misiewicza w MONie, zastanawiałam się, jak to jest możliwe, że taką osobę, która no w zasadzie jest doradcą, ale nie jest jeszcze taką osobą wyeksponowaną publicznie, ktoś wrzuca na pierwszą stronę faktu i ile ten ktoś musiał mu za to zapłacić. To jest taka moja ocena tej sytuacji, czyli sponsorowany artykuł, bo wydaje się, że jednak fakt na tej okładce bardzo dużo stracił. Oni później następnego dnia próbowali to reaktywować, czyli tam na drugą stronę jakiegoś paszkwila tam umieścili. Na mój temat absolutnie się na tym nie skupiałam. Natomiast jeżeli chodzi o model też Francji, tego co się dzieje we Francji, to dzisiaj już możemy Macrona oceniać. Dzisiaj możemy oceniać żółte kamizelki, dzisiaj możemy oceniać jego politykę pandemiczną, jego relacje z Polską również i możemy się na ten temat wypowiadać. Niedługo wybory. Le Pen będzie też startowała, ale myślę, że będzie też wykreowana inna kandydatura i zobaczymy, jak te losy Francji się potoczą. Ja jestem osobą, która stara się w kontekście tej krajowej polityki, ale również międzynarodowej, patrzeć na rozkład sił prawicy, lewicy. Nie wierzę w coś takiego jak centroprawica, czyli Jarosław Gowin tworzy coś, czego nie ma po prostu, bo nie ma czegoś jak centroprawica. I też staram się patrzeć, jak formacje, jak frakcje poszczególne polaryzują się wzajemnie i w którą stronę to idzie. No i dzisiaj, obserwując, co się dzieje w Europie, wydaje się, że konserwatyści jednak wiodą prym. No, zobaczymy, tak? Bo też mówi się o bardzo też, jednak też w niektórych krajach, tak, to co mamy, co widzimy, Hiszpania, czy też w Szkocji, prawda, tam nawet te czterolatki, które bez zgody rodziców mają, ma się im pomagać w tym, żeby mogły zmienić płeć, więc to są takie rzeczy, które raczej nie świadczyłyby o tym, że konserwatyści się zbliżają, no więc to nie wiem. Myślę, że teraz, ponieważ tutaj jeszcze oczywiście tych tematów związanych z tym byłoby dużo, ja jeszcze może pytanie, które zadam, ono się pojawiało w pytaniach od widzów, ale no, wolę sama je zadać. Będzie chyba milej. Cisza wyborcza, Chicago, ulotki. Sama widziałam na filmiku właśnie. No i pytanie właśnie takie, że no może niech pani opowie, tak? Bo niektórzy widzowie może akurat nie będą znali sytuacji. Tak, oczywiście mój start w 2019 roku do Sejmu z Warszawy, z miejsca 12. Doskonale wiemy, jak sytuacja, czyli jak wyniki rozdzielają się pomiędzy Platformą Obywatelską a Prawo i Sprawiedliwość głównie w Warszawie. Wiemy to po Radzie Warszawy, również tak, po stolikach, jak mój stolik wygląda, jak wygląda stolik Platformy Obywatelskiej. I mój start i brak wiary w to, że wchodzę do Sejmu, bo jest to niemożliwe z punktu widzenia takiego, no, nawet matematycznego. Mój ulubiony wyraz, czyli estymacja, czyli szacunek tego, jak to wygląda, znowu pozdrowienia dla pana redaktora Warzechy. Ten szacunek nie wskazywał na to, że mogę mieć jakiekolwiek szanse, choć również oczywiście w polityce z różnych miejsc i z różnych list są różne zaskoczenia. Natomiast wiedziałam wtedy jedno, że muszę podjąć każdą próbę, żeby potem móc spać spokojnie i powiedzieć, zrobiłaś wszystko, wystartowałaś, wykonałaś pracę, nie udało się, trudno. Ma jednym z moich cech charakteru to duża kreatywność.
Więc biorąc pod uwagę również i wchodząc w relacje z Państwową Komisją Wyborczą, zadając szereg pytań dotyczących kultury politycznej na terenie, na terenie Stanów, na terenie właśnie Chicago, zaczęłam się zastanawiać, czy model, w którym właśnie tam nie obowiązuje ta kultura polityczna, czyli nie ma tej ciszy wyborczej, no może się przełożyć na polepszenie jakkolwiek tego mojego wyniku. No i stąd decyzja oczywiście we współpracy strategicznej z ministrem Michałem Dworczykiem, który bardzo mocno mnie w tej kampanii wspierał, że z środków własnych, prywatnych, oczywiście mieszczących się w limicie wyborczym, polecimy do tych Stanów. Polecieliśmy do tych Stanów, do Chicago. Wynik dla mnie był wtedy bardzo trudnym przeżyciem, bo to było trochę ponad 2000 głosów. To było wrzucenie wszystkich możliwych sił na to, żeby polecieć również i wrócić. Reakcje były oczywiście tam na miejscu różne. Widzieliśmy to na Twitterze, na Facebooku, ale nie żałuję. Wie pani, dlaczego nie żałuję? Bo była to, po pierwsze było to zgodne z prawem, po drugie miałam dokument też z Państwowej Komisji Wyborczej, że nie ma na to, znaczy, że nie ingeruję w prawo polskie, a również jestem na terenie innego kraju, więc mogę to spokojnie realizować. To była przygoda życia, którą też będę i lubię opowiadać i wspominać. Przygoda życia, która wielu się mogła nie spodobać. Ale z drugiej strony, kto miałby na tyle odwagi, jeszcze kobieta, żeby lecieć do Stanów w ciszę wyborczą, do Chicago, stać pod komisjami wyborczymi i zachęcać jeszcze do głosowania. Co to oznacza? To oznacza, że moje zamiłowanie do polityki, do służby w polityce, do tej służby właśnie takiej społecznej jest na tyle duże, że jestem w stanie wiele rzeczy pokonać, oczywiście w granicach prawa obowiązującego. Długa historia, uważam, że jest takim elementem barwnym mojego takiego doświadczenia politycznego. Tak, no, na pewno pojawią się głosy, które ja też będę rozumiała, że pani mówi tutaj o pewnej determinacji, pomysłowości, żeby robić służby, ale też pojawią się komentarze na pewno takie, które powiedzą, o, to jest ominięcie prawa, żeby robić karierę. W granicach prawa. W granicach prawa, natomiast wynik tego, żeby była jasność, rezultat z tego był żaden, taki uzysk dla mnie, faktycznie, tak, co się okazało oczywiście po... Może luki prawnej, tak? Czy czegoś jakiegoś takiego. Proszę jeszcze powiedzieć taką rzecz, bo kiedyś jeszcze zastanowić właśnie rola kobiety, proszę się napić, proszę tej herbaty, bo ja już piję trzecią filiżankę. Kobieta w polityce. No i właśnie ta samodzielność kobiety w polityce, chociaż to może to jest bardziej związane akurat z wiekiem, tak? Czyli człowiek jest starszy, teoretycznie już ma większe doświadczenie i w związku z tym często większe możliwości, chociaż nie zawsze. I tutaj jak to jest, że zawsze kiedy to właśnie też jakiś okopres 4 stycznia 2000 rok i jest spod skrzydeł Dworczyka. I właściwie na każdym etapie pani życia pojawia się Michał Dworczyk, albo może inaczej, na każdym etapie życia Dworczyka, prawda, bo jakoś wcześniej zaczynał pewno, pojawia się Olga Semeniuk. No nic tylko, pani Moniko, cieszyć się, że w polityce można budować przyjaźnie. To znaczy Michał Dworczyk to osoba, którą poznałam na początku 2011 roku. To osoba, w której kampanię wyborczą wtedy przegraną zaangażowałam się również bardzo mocno społecznie. To osoba, która dla mnie jest oprócz takiego przewodnika politycznego również takim przewodnikiem w życiu zawodowym bardzo często. To osoba, która wykazała się szczególnie w ostatnich latach ogromną determinacją polityczną, która tak naprawdę, ja go czasami pół żartem, pół serio nazywam strażak sam. To znaczy strażak, który wychodzi i wiele rzeczy łagodzi, wiele rzeczy tłumaczy. Gasi też te pożary, które są, bo nie ma takiej, nie było chyba nigdy takiej formacji, która rządziła i tych pożarów nie było, bo one zawsze występują, no ale naszą przewagą jest to, że my na nie reagujemy i próbujemy je oczywiście i gasimy je. Więc Michał Dworczyk to jest osoba, z którą jestem bardzo zżyta zawodowo. Pracowaliśmy również, mamy wspólne pasje związane ze Wschodem, z projektami, które prowadziliśmy za pośrednictwem no i fundacji, i wielu innych organizacji. No i to jest przede wszystkim taki powiernik polityczny, który zawsze jest, na którego mogę zawsze liczyć i z drugą stronę działa to tak samo, ale
mało osób na przykład pisze o tym, że jestem też no, związana, czy to z Adamem Lipińskim, teraz jestem w rządzie Mateusza Morawieckiego, a w zasadzie jestem Olgą Semeniuk, jestem wiceministrem i ta moja autonomia polityczna również w sposób konsekwentny od wielu lat jest budowana. Także ja myślę, że ta relacja z Dworczykiem to tylko potwierdzenie tego, że przyjaźnie w polityce są możliwe. Są możliwe. Najpierw pytania od naszych patronów. To będą cztery pytania. I potem mam pytania od naszych widzów. Wybrałam te pytania, które miały najwięcej polubień. I będę chciała, żeby pani daje większości rozmówców taką możliwość, żeby odpowiedzieć na wybrane, a ewentualnie zabrać ze sobą i gdzieś na Twitterze czy jakiejś innej formule odpowiedzieć innym, bo myślę, że... Czyli odpowiadam na tyle, na ile? No tak, tak, tak. To tutaj jest to... Niektórzy z tego nie korzystają, mówią, żebym ja wybierała albo odpowiadają na wszystkie, tak jak chyba właśnie pan profesor Gwiazdowski. W każdym razie z pytań od patronów. Pan Jacek Krzewień pyta. Pani minister, pytanie moje i mojej szefowej, siostry Małgorzaty Chmielewskiej. Czy zostaną podniesione zasiłki stałe dla osób niepełnosprawnych, nie mających prawa do renty ZUS, obecnie wynoszą 645 zł i każdy dodatkowy dochód jest od nich odejmowany? Jak za te pieniądze ma przeżyć człowiek wymagający leków i pomocy? Czy to jest naprawdę nowy ład? Serdeczne pozdrowienia dla pani Moniki i pani minister. Dziękujemy pani Jacku. Dziękujemy za to pytanie. Pytanie dotyczy bezpośrednio oczywiście ekonomii społecznej. Jest to temat związany z Ministerstwem Rodziny i Pracy. Jutro jestem umówiona z panią minister Marleną Maląg na spotkanie, więc chętnie wezmę od pani Moniko to pytanie. Świetnie. Ściągnę i chciałabym się skontaktować również z osobą celem odpowiedzi na nie. Dobrze, czyli dzisiaj tej odpowiedzi nie będzie, tak, jutro nie będzie. Będzie można gdzieś pani na jakimś Twitterze czy coś, to my też to mówimy. Pan Damian Jan Gasto. Moje pytanie do pani minister, trochę długie. Podczas lockdownu w 2020 roku pracowałem przy pomocy przedsiębiorcom. W założeniu miałem telefonicznie udzielać niezbędnych informacji i odsyłać do lokalnych mecenasów i specjalistów po weryfikacji. Niestety, moje rozmowy z przedsiębiorcami z całej Polski wyglądały bardzo podobnie. Po pierwsze, przedstawienie się. Po drugie, wypowiedź na temat aktualnego rządu. Po trzecie, przeproszenie za przeklinanie, ale gdy myślą o PiS, to tylko takie słowa im przychodzą. Po czwarte, próba znalezienia się w tej lawinie nowych ustaw i rozporządzeń. Po piąte, przyznanie się do zaciągania pożyczek wśród rodziny, znajomych i instytucji finansowych, najczęściej opłacenie ZUS-u. Po szóste, rozmowa o depresji, myślach samobójczych, ucieczce z Polski itd. Zatem, czy pani również, jak pani Emilewicz, sądzi, że polscy przedsiębiorcy czują się zaopiekowani przez rząd? A drugie pytanie to może na tym pytaniu zawsze, a drugie pytanie. Pani Moniko, no wszystkie te sześć stwierdzeń, jakie padały podczas rozmów tych konsultacji telefonicznych, to są również pytania, które pojawiały się i takie opinie, które pojawiały się podczas naszych konsultacji za pośrednictwem portalu biznes.gov.pl. Mieliśmy swoją infolinię w resorcie, więc również tworzyłam ją z panią wtedy ówczesną wicepremier Jadwigą Emilewicz. Również Gertruda Uścińska, prezes ZUS-u, w takich konsultacjach brała udział. Tylko efektem tych wszystkich pytań, tego strachu, który był niewątpliwie czymś normalnym na początku trwania pandemii, zamknięcia gospodarki, zatrzymania życia społecznego, efektem jest tego, że przedsiębiorstwa pracują, że skierowaliśmy 240 miliardów złotych do przedsiębiorców, że jednak te filary i wsparcie i zaangażowanie urzędów wojewódzkich, urzędów pracy, ZUS-u, BGK, PFR-u, Unii Europejskiej, ale również ministerstw nastąpiło i te środki przeszły na konto przedsiębiorców, tym samym ratując miejsca pracy i ochraniając te przedsiębiorstwa. Nie udało się wszystkich uratować, to było pewne, że nie uda się wszystkich uratować. Było również pewne, że ten model przebranżowienia dla niektórych będzie czymś korzystnym po to, żeby zapewnić sobie stałość finansowania, a nie ten taki tryb wahadłowy. Ja te emocje rozumiem i to nie jest dla mnie żadne nowum, co pani przeczytała w ramach tutaj tego pytania. Natomiast no,
skuteczność tych działań widzimy dzisiaj. Ja jeszcze raz podkreślam, gdyby takie sytuacje miały miejsce, a do mnie docierają różne pisma różnych firm indywidualne zapytania dotyczące tego, jak to będzie przy czwartej czy piątej fali, no to dzisiaj mogę to ocenić nie jako oczywiście krainę mlekiem i miodem płynącą, ale uratowanie tego, co byliśmy w stanie. Jak zawsze Państwu zostawiam możliwość komentowania. Ja już nie będę, po prostu zadam drugie pytanie z tego. Czy wie Pani, że wszystkie wspólne kontrole policji z sanepidem były nielegalne? Według prawa sanepid może wezwać policję w ostateczności, gdy na przykład właściciel utrudnia kontrolę, a nie prewencyjnie, jak to jest teraz. A czy osoba zadająca to pytanie wie, że gdyby nie było tych kontroli, że gdyby nie było rozporządzenia, które wprowadzaliśmy, przedłużaliśmy je w ograniczeniach gospodarczych i społecznych, to liczba zgonów w Polsce byłaby o wiele większa. Czy ta osoba, która zadaje to pytanie, wie, że brak wprowadzenia tych ograniczeń skutkowałby przeładowaniem służby zdrowia, doprowadzeniem do granic możliwości i tym, że ludzie umieraliby w domach? Czy ta osoba, która zadaje to pytanie, wie również, jaka odpowiedzialność w momencie, kiedy wszyscy byliśmy w lockdownie, spoczywała na państwie polskim, na rządzie polskim? Czy zdaje sobie sprawę z tego, że dzisiaj opowiadanie o tym, że coś było nielegalne przy tym, że łataliśmy to rozporządzenie finansowo, które wprowadzaliśmy w ramach ograniczeń, łataliśmy to i przekazywaliśmy te środki finansowe, kierowaliśmy je do przedsiębiorców, de facto te miejsca uratowało. Ze mną nigdy w życiu nie będzie polemiki dotyczącej tego, co jest ważniejsze. Czy zdaniem naszego widza nielegalne rozporządzenie, czy nielegalna kontrola, czy życie Polaka? Dla mnie życie Polaka zawsze będzie na pierwszym miejscu. No tak, ale muszę sama Pani przyznać, że pewne ruchy, tak mówię eufemistycznie, pewne ruchy były, pokazywały pewien chaos, tak? Nie wolno wejść do lasu, prawda? Wolno gdzie indziej, tak się i to było po prostu. Były również błędne decyzje, Pani Moniko, były błędne decyzje. Ja dzisiaj mogę to jasno powiedzieć, że były błędne decyzje, z którymi ja też się nie zgadzałam, ale wiedziałam, że szpitale były coraz intensywniej zajmowane przez pacjentów, że lekarze też byli coraz bardziej oburzeni pracą, a naszym zadaniem było ograniczenie liczby zachorowań, tym samym liczby zgonów. I nasz patron, którego zawsze prawie możemy liczyć, pan Maciej Jakubowski. Szanowna pani Olgo, płacę ZUS za firmę co miesiąc niemały. Płacę podatek dochodowy do skarbowego. Nie załapałem się na tarcze antykowidowe, bo nie te PKD. 500 zł plus z partnerką nie otrzymujemy. Z miesiąca na miesiąc wzrastają ceny paliwa i półproduktów dla mojego małego przedsiębiorca. Pytanie. Poda Pani choć jeden ekonomiczny argument do głosowania na Prawo i Sprawiedliwość dla mnie, bo to, że z moich podatków jawnych i ukrytych ktoś na popegeerowskiej wsi będzie miał poprawiony żywot do zdrowego psychicznie człowieka, nie trafia. Pozdrawiam Panią i Panią Monikę. PS Pani Olgo. Więcej uśmiechów, minęła ósma. Bardzo dziękuję, postaram się, dziękuję za tę uwagę, postaram się, choć jak rozmawiamy o tematach poważnych, to ten uśmiech jest, naturalnie podchodząc do tego, uważam, że ten uśmiech po prostu nie występuje na twarzy ze względu na temat. Jeżeli chodzi o samo przedsiębiorstwo, nie wiem, to była jednoosobowa działalność gospodarcza, czy większa firma, ale na pewno w pierwszej transzy środków finansowych, które kierowaliśmy z PFR-u do przedsiębiorców, nie było kryterium związanego z PKD. PKD to też, żeby wytłumaczyć nasze widzą, to po prostu numer danej działalności gospodarczej, pod którym występuje na przykład, nie wiem, sprzedaż detaliczna, sprzedaż obuwia, sprzedaż skórzana i tym podobne. W następnych tarczach, to o czym już powiedziałam, ograniczaliśmy te kody PKD do tych branż i gałęzi gospodarczych, w których odnotowywaliśmy największe spadki wpływu VAT-owskiego i innych parametrów, które posiadaliśmy. Tutaj musiałabym się też zapoznać z tą sprawą indywidualną, natomiast mam wrażenie również, że pan, który zadaje to pytanie, ma partnerkę, ale również ma rodzinę, która wykorzystuje program 500+, wykorzystuje również pewnie, ma rodziców, ma, nie wiem, czy dziadków, którzy korzystają z pakietu
13, 14 emerytury programów społecznych kierowanych właśnie do młodych mam, więc tutaj patrząc już tak holistycznie bardziej na całą rodzinę, znajomych i środowisko, wydaje się, że, a nawet jest to pewne, że wielu Polaków z tych programów korzysta. Oczywiście indywidualna sprawa dotyczy tego przedsiębiorcy, który nie wykazał wykorzystywania żadnego z tych programów, no ale tak jak mówię, pandemia nauczyła mnie podejścia indywidualnego do przedsiębiorcy i tego, że każdą rzecz można zweryfikować. Jeżeli tutaj nie otrzymał pan tej dotacji z PFR-u, być może była możliwość wykorzystania instrumentów zwrotnych finansowych, które również prezentowaliśmy w ramach... To co pani by radziła w tym momencie w ramach panu Maciejowi Jakubowskiemu? No, pani Moniko, ciężko mi powiedzieć, co bym radziła i z jakiego programu, żeby pan Maciej skorzystał. No, w mojej ocenie podchodzenie do tego, że czekam na to, aż państwo mi coś da i dlaczego nie mogę z tego korzystać, bo nie dotyczy to mnie akurat, bo na przykład jestem singlem albo nie wiem, nie mam dzieci i tym podobne, no też nie jest do końca właściwym podejściem. Ja oczywiście zachęcam pana Macieja, żeby przyglądał się również dobremu programowi, który jest związany z rozwojem firm i może chociaż w tym segmencie będzie mógł wykorzystać Polski Ład. I pytanie wśród patronów, pytanie, które pojawia się właściwie no, w co drugim z pytań, które piszą też widzowie. I pan Marcin NC. Czy utrzymywała się pani kiedyś z wypracowanych przez siebie pieniędzy, czy przez całe życie na państwowych posadach? Czy może prowadziła pani kiedyś firmy? Jeśli tak, to jaką? Tak, utrzymywałam się sama, musiałam zarobić na to, żeby mieć pensję. I to była praca w trzecim sektorze. Pracowałam tam przez 7 lat, pani Moniko. I żyłam tylko z tego, co mogłam zarobić w ramach przygotowania konkretnego projektu do grantu krajowego, zagranicznego. To ode mnie wymagało mobilizacji językowej, również przygotowania do obrony danego projektu, uzyskania tej dotacji, poprowadzenia tego, stworzenia zespołu do tego, aby mógł to rozliczać finansowo i przeprowadzać merytorycznie. Własnego przedsiębiorstwa oczywiście nie miałam, natomiast zarzut dotyczący tego, że nie mogę być pełnomocnikiem do spraw małych i średnich firm, bo nie jestem przedsiębiorcą, jest po prostu głupi. Z prostej przyczyny. Sędzia orzekający w sprawach gospodarczych również nie musi być przedsiębiorcą. Rozporządzenie, które zostało przygotowane, nie mówi o tym, że jedyną osobą, która może taką funkcję pełnić, jest osoba, która prowadziła własną działalność gospodarczą. Ale o przedsiębiorcach wiem naprawdę dużo poprzez to, że ich słucham i poprzez to, że stworzyłam dla sektora MŚP program i strategię rozwoju na 10 lat. Tak, tylko że sędzia... No to zanim zostanie sędzią i będzie mógł orzekać, jakiś rzecz przechodzi przez różnego rodzaju, żeby się dostać się na aplikacje i tak dalej i się wyspecjalizować akurat. Ja również przeszłam drogę, pani Moniko. Ja również przeszłam drogę. Po pierwsze, trzeci sektor, zarabianie na własne projekty i granty, kontakty międzyludzkie. Po drugie, praca urzędnicza w różnych miejscach, kancelaria prezydenta, no różne segmenty, w których ścierałam się z przedsiębiorcami i moje ostatnie prawie już 2 lata pracy w intensywnej i przygotowanie w czymś, czego historia nie widziała, czyli przygotowanie przedsiębiorców do życia w czasie pandemii. Czy państwo nie powiem, bo ja nie widziałam tak, widzę pani samodzielne wystąpienia, czy też jakieś tam debaty i dyskusje. A kiedy będzie na przykład, czy może już była, to nie, chyba bym nie przeoczyła, spotkanie z przedsiębiorcami, rzeczywiście wybranymi w taki sposób, że, i żeby pokazać tą żywą dyskusję i że tak powiem, krew i łzy. Trafiła pani w samo sedno, ponieważ po pierwsze takie spotkania miały miejsce podczas Rady Dialogu Społecznego, która odbywała się cyklicznie, no teraz przez odejście Jarosława Gowina i przejście działu praca powrót działu praca do rodziny. Jest to trochę przesunięte w czasie, ale w najbliższym czasie proszę spodziewać się właśnie takiego otwartego spotkania z przedsiębiorcami. To mogę panią zapewnić. Ja to bardzo proszę, żeby pani była tak uprzejma i też wrzuciła na Twitter albo do mnie, albo prywatnie nawet do mnie. Oczywiście. Na życie. Pani minister, pani Olgo, tutaj zostawiam pani te pytania, które chciałabym, żeby pani odpowiedziała na część z nich w programie, a część zostawię, żeby może pani w inny sposób się do nich ustosunkowała. Pani Moniko, ponieważ część tych pytań ma wspólny mianownik dotyczący sektora małych i średnich firm, to postaram się odpowiedzieć na te, które się trochę wyróżniają, a później na sam koniec oczywiście odpowiedzieć już to, o czym zresztą mówiłam. Po pierwsze, pytanie pierwsze, czy ktoś z pani rodziny bliższej lub dalszej był przez ostatnie 6 lat zatrudniony w spółce? To już mówiła pani, tak. Nie, to odpowiedź oczywiście brzmi nie.
Ale dlaczego oczywiście jest bardzo wiele osób akurat, które się zarzuca, że tak, ale to takie rzeczy były. Więc dzisiejsza kontrola też dziennikarska, słuszna, ale też taka kontrola społeczna, no na pewno by to już wykazała. Czemu lobby dużych korporacji jest w Polsce takie mocne i czemu te korporacje stawiane są ponad nasze małe biznesy? No ja jestem dowodem tego, że jednak tutaj walka z Jarosławem Gowinem, który był takim rzecznikiem dużych firm zagranicznych i ja z tymi mikrusami małymi i średnimi przychodzące i mówiące, ale zbudujmy ten potencjał, dajmy im instrumenty do tego, żeby mogli się rozwijać, czy to w przestrzeni internetowej, czy właśnie kapitał ludzki mógł być dofinansowywany. No jestem przykładem tej osoby, która z tym bardzo mocno walczy. Natomiast proszę nie zapominać, że też duże firmy zagraniczne zapewniają też miejsca pracy w Polsce, a my robimy wszystko, aby programy, które przygotowujemy, ulga automatyzacyjna, prototypowa, gwarancja 590, o której powiedziałam, czyli no, ten prototyp, który jest bardzo istotny, ale również dawanie środków finansowych na wynalazki, na nowe produkty, na innowacyjne rozwiązania mógł się poszerzać. Czy zostanie pełnomocnikiem jest nagrodą dla pani Olgi Estymacji, pozdrowienia dla redaktora Warzechy, Semeniuk, za szpiegowanie Jarosława Gowina w jego ministerstwie? Czy to było jej jedyne zadanie, skoro gdy Gowina już nie ma, dostała ona nowe stanowisko? Po pierwsze, stanowisko pełnomocnika do MŚP to jest uwieńczenie mojej półtorarocznej pracy w resorcie. Nie jest to dodatkowo płatna funkcja. Jest to funkcja, której zadaniem jest nałożenie na mnie dodatkowych obowiązań związanych z jeszcze intensywniejszym kontaktem z przedsiębiorcami. Po drugie, nie byłam szpiegiem Jarosława Gowina. Po prostu był on wicepremierem i ministrem rozwoju technologii, rozwoju pracy i technologii, więc naturalnym efektem jest współpraca w poszczególnych projektach i programach. Tej współpracy oczywiście nie było i też nie był to jego resort, bo no, tak naprawdę został on mianowany przez prezydenta Andrzeja Dudę, wskazany przez pana premiera Mateusza Morawieckiego do tego, aby tę rolę pełnić. Wiadomo, że nie są to wieloletnie funkcje, tylko są to funkcje, z których no, każdy musi być przygotowany na to, że w pewnym momencie będzie musiał ustąpić z tej funkcji. A w tym przypadku Jarosława Gowina, który zaniechał jakichkolwiek działań projektowych, też związanych z Polskim Ładem. Niestety budownictwo w Polskim Ładzie i te projekty były bardzo mocno opóźnione, no to konsekwencją tego było jego odwołanie. Gdzie pani nauczyła się tak profesjonalnych, werbalnych ataków na innych polityków, jakie prezentuje pani w programach publicystycznych? Nie odbierałabym tego jako atak. Jeżeli jest to odbierane przez naszych widzów jako atak, to bardzo za to przepraszam, będę starała się nad tym pracować. Wydaje się, że to po prostu jest wejście w polemikę merytoryczną i na tym staram się w każdym programie skupiać. Czy bardzo pani Semeniuk ulżyło, gdy Gowin i jego ludzie odeszli z rządu? W końcu okazywała im pani jawną wrogość nawet w wywiadzie telewizyjnym, tym tuż przed wygryzieniem Korneckiej z ministerstwa pod jakimś sztucznym pretekstem. To nie był sztuczny pretekst. Projekty ustaw związane z budownictwem, bon mieszkaniowy, bon społeczny, domy do 70 metrów kwadratowych, gwarancja na wkład własny do mieszkań dla małżeństw. To były te projekty, które mogły o wiele szybciej przejść ścieżkę legislacyjną. Pani Anna Kornecka mogła się wtedy spotkać z chociażby Rządowym Centrum Legislacyjnym i tam o wiele szybciej prowadzić te projekty. To niestety nie nastąpiło. Czy mi ulżyło? Cieszę się, że nie mamy już wewnętrznej opozycji, bo partia dietetyczna jest chyba najlepszą formą pracy. Partia dietetyczna taka, w której mamy zgodność i rozbieżność, ale tę rozbieżność potrafimy wyjaśniać nie przed kamerami. To jest istotne i za to dziękuję, bo to jest ogromna wartość tej partii. Więc odpowiadając na to pytanie, tak, ulżyło mi i cieszę się, że już teraz możemy nie politycznie, a merytorycznie rządzić resortem. Proszę o odniesienie się do słów wiceministra Piotra Patkowskiego, stwierdzających, że klasa średnia w Polsce zaczyna się od kwoty 4000 zł brutto na miesiąc. Jak pani definiuje klasę średnią i czy są inne kryteria jej określenia? Tak. Myślę, że to był błąd pana ministra Piotra Patkowskiego, że powiedział w ogóle o tym, że 4000 zł to średnia płaca na miesiąc i to jeszcze w dodatku brutto. Natomiast pan minister Patkowski pewnie no, nie wziął pod uwagi tego, że dochodzi to do różnych miast o różnym rozwoju i o różnym tempie rozwoju, w tym chociażby do takich dużych jak Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań. No ale 4000 brutto w takiej mniejszej miejscowości to są na pewno... To jest na pewno ta średnia płaca. Nie ujednolicałabym tego, nie uogólniała tego. Uważam, że dzisiaj mamy zupełnie inne wskaźniki, nie do końca mierzalne, które mogą wskazać, czym ta klasa średnia jest. I pewnie po tym czasie postpandemicznym w gospodarce potrzebujemy jeszcze kilku lat, aby ją zdefiniować.
Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Prywatnych Cezarego Kazimierczaka i Czarka też mocno pozdrawiam, widzę się z nim w przyszłym tygodniu, opublikował raport o podatkach płaconych przez francuskie firmy w Polsce i dotacjach, jakie te firmy dostają. Dlaczego nas Polaków łupicie podatkami, a zagraniczne koncerny dostają w tym czasie dotacje? Jedna tylko firma przy ponad 55 miliardach obrotu zapłaciła 70 milionów podatku dochodowego, od pisowskich władz dostała ponad 700 milionów. Raport Czarka Kaźmierczaka, prezesa ZPP, faktycznie z nim się zapoznałam jeszcze przed tym, jak ujrzał on światło dzienne i został opublikowany. Jest to kolejny motyw do tego, aby wspierać potencjał polskich i średnich firm. To staramy się robić w ramach rzeczy, o których już wspominałam, tutaj nie chciałabym się powtarzać, czyli wykorzystywania polskiej strefy inwestycji, dostosowywaniem elastycznie do tego, aby pracownicy mogli rozwijać się w swoich sektorach branżowych, w poszczególnych regionach, wpływanie na eksport poza granicami kraju naszych produktów, na jego konkurencyjność, na nasze relacje w tym łańcuchu, skracanie tych łańcuchów dostaw europejskich i maksymalne wykorzystanie tego potencjału, który dzisiaj widzimy w czasie postpandemicznym w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Polskiego Ładu. I reszta tak naprawdę tych pytań, jak tak patrzę na wspólny mianownik, dotyczy właśnie tego, jak to jest możliwe, że zostałam pełnomocnikiem do spraw małych i średnich firm, nie prowadząc własnego biznesu. Odpowiadam, jest to uwieńczenie półtora roku mojej pracy z biznesem wielu przedsiębiorców i za to chciałam również podziękować Czarkowi Kazimierczakowi, który jako jeden z wielu wypowiedział się bardzo pozytywnie po tej nominacji na temat mojej skuteczności i tego, co mogę w rządzie polskim i co mogę dla przedsiębiorców. Ja zapraszam do dialogu. Tak jak powiedziałam pani Moniko, takie spotkanie z przedsiębiorcami będzie miało swoje miejsce i odbędzie się niebawem. Ale to będą prawdziwi przedsiębiorcy, czy przedsiębiorcy, tak, prawdziwi, żeby to nie było. I tacy, którzy są w kontrze do was i tak dalej, tak? Tak, to znaczy chcemy zaprosić każdą ze stron. Zresztą Lewiatan i Maciek Witucki, który jest w kontrze do Polskiego Ładu, jest ze mną jutro umówiony na spotkanie, jak również jest członkiem Rady Dialogu Społecznego, więc to nie jest tak, że my zbieramy tylko tych, którzy popierają Polski Ład, pani Moniko. Takie pytanie na koniec. Bo powiem szczerze, że myślałam, że bardziej mi się uda panią odsłonić jako panią Olgę, a nie tylko panią minister, ale widzę, że jednak jak są światła włączone, to pani bardziej jest osobą, która jakby reprezentuje to, co robi. Ale tak sobie pomyślałam, jak pani sobie wyobraża pani przyszłość, gdyby Prawo i Sprawiedliwość przegrało przy tak bardzo podzielonym społeczeństwie, politykach, gdzie zawsze się pojawiają tam idziemy po was, będziecie siedzieć i w każdym razie myślała pani o tym? Tak, moja przyszłość na pewno będzie związana z polityką, bo ta polityka występuje w moich obszarach codziennie. Jest elementem, który jest moją pracą, ale również moim hobby i tą polityką się interesuję. Na pewno będę startowała w wyborach do parlamentu w 2023. Mam nadzieję, nie będzie przyspieszonych tutaj wyborów, co jest wielkim życzeniem, marzeniem opozycji. Start w wyborach, być może skuteczne wejście do parlamentu polskiego, a jeżeli nie, to czas pokaże. Ja, jeżeli chodzi o swoje życie zawodowe, lubię snuć plany i jakieś wizje, natomiast również podchodzę do tego z ogromną pokorą, bo polityka, to co w polityce się wydarzyło, na pewno jest pewne dzień po tym, jak to się wydarzy. To trochę tak wygląda, więc staram się do tego podchodzić z ogromną pokorą, natomiast na pewno będę gdzieś w obszarze życia społecznego, życia politycznego, lokalnego, blisko ludzi. No i tutaj również będę miała pewnie zamiar startować właśnie do Parlamentu Polskiego i uzyskać mandat posła. No, a jak znowu to będzie Warszawa i 12 miejsce? Myślę, pani Moniko, że dzisiaj jestem bliżej decyzji tego, żeby to nie była Warszawa, tylko inny region, ale to za wcześnie jeszcze o tym. Ja tym, żeby mówić. Nie wiem, czy tak jeszcze bo różne rzeczy warszawskie, które się dzieją i teraz pani tak też powiedziała w dwóch słowach coś, co jest trochę przykryte tym, co się dzieje na granicy, co się dzieje w Afganistanie, to co się sprawy warszawskie, czyli to, że ta pani tam uczestniczyła w demonstracjach tak wspierających taksówkarzy, którzy demonstrowali przeciwko
sprzedaży ich miejsca pracy, tak, w jakiś sposób, tak, firmy, tak. Miejskie przedsiębiorstwo taksówkowe z tradycją 1950 roku. W poniedziałek brałam udział w spotkaniu z taksówkarzami, to jest ponad 300 miejsc pracy, 300 taksówkarzy, 300 kontraktów plus dział administracji, około 40 osób. Podjęta decyzja przez władze Warszawy o sprzedaży MPT iTaxi, zarejestrowanej spółce na Cyprze. Dojdę do informacji, złożyłam ją z posłem Pawłem Lisieckim, dojdziemy do informacji, za jakie pieniądze została ta spółka sprzedana, dlaczego i dlaczego nie było interwencji ze strony Rady Warszawy i władz Warszawy do tego, aby jeżeli było tak źle, jeżeli państwo polskie, władza centralna skierowała również duże środki finansowe na transport, na taksówkarze, na autokary, dlaczego nie udało się stworzyć osłony, pakietu osłonowego do tego, aby ochronić tę firmę, nawet jeżeli przynosiła, nie przynosiła zysków, tylko były straty w ostatnich latach. Wydaje się, że dzisiaj mamy dużo możliwości do tego, aby chociażby prowadzić crowdfunding, czyli taką zbiórkę społeczną do tego, aby uratować polskie firmy. Polska nie jest na sprzedaż i chciałabym, żeby to Rafał Trzaskowski, Warszawa nie jest na sprzedaż i chciałabym, żeby to Rafał Trzaskowski i jego zastępcy rozumieli. Plus oczywiście, no, ja cały czas przyglądam się temu, co się dzieje na Warmii i Mazurach, to co się dzieje w Olsztynie, Campus Polska. Chciałabym, żeby, i to zawsze powtarzam, żeby prezydentem Warszawy była osoba, która Warszawę kocha. Wydaje się, że Rafał Trzaskowski kocha wszystko, tylko nie Warszawę. Tego nie wiem. To chyba wszystko, pani Olgo, bo i takie pani też na koniec też takie expose trochę wygłosiła. Ja przede wszystkim pani Moniko bardzo dziękuję, że mogłam wziąć udział w tym dzisiejszym programie. Tak jak już na początku mówiłam, dla mnie wartość pytań bardzo często jest o wiele większa niż odpowiedź na nie. Cenię sobie bardzo rolę publicystów, rolę redaktorów. Cenię sobie również krytykę, za którą bardzo dziękuję. Cenię sobie trudne pytania, ale przede wszystkim ta forma, którą pani prezentuje w swoich programach i długość też trwania tych programów, które są na spokojnie, powoduje, że można odsłonić daną osobę i pokazać ją na nowo. I za to bardzo dziękuję. Czekam na każdą opinię dotyczącą naszej dzisiejszej rozmowy, przede wszystkim tę krytyczną, bo wtedy na krytyce człowiek jest w stanie uczyć się i ulepszać. No myślę, że się, dziękuję pani bardzo. Myślę, że rzeczywiście trochę się może zagotować w komentarzach. Ja oczywiście zachęcam jak zawsze. Piszcie, moi drodzy. I cóż, i do zobaczenia przy kolejnym programie i kolejnej rozmowie. Dziękuję bardzo.